Witamy bardzo serdecznie, kolejny odcinek podcastu. Tutaj stwierdziliśmy, że trzeba kontynuować nasz wątek branży growej, branży tego, co się dzieje i oczywiście są z racji tego ci sami goście. Draxii, Krzysztof Dzieniszewski. Hej, hej, witajcie. I Krzysztof Płociński, Krzysiu. Pała, super ziemi. Pała, super ziemi. I oczywiście Mariusz Mario Pietrzak. Witam serdecznie i nieskromnie. Dobra, eee, oczywiście... Są pewne wątki, które chcemy kontynuować, natomiast standardowo tak będziemy, myślę, rozpoczynać większość podcastów growych. Co tam ostatnio klikaliście? Ostatnio oddałem najpierw głos mówię więc dzisiaj Krzysiu, co tam sobie klikasz? Eee, no tutaj się niewiele u mnie zmieniło. Cały czas e, cisnę na zmianę Helldiversów i mycie psów w Legionowie, czyli Watch Dogs Legion. Eee, no, oczywiście w Helldiversach weszła nowa aktualizacja. Nowy darmowy pancerz też jest, który w zasadzie jest tylko przemalowaniem podstawowego pancerza, ale nieważne jest. Eee, I tutaj może jeszcze dodam jedną rzecz, że aktywnie też cisnę w Pokémon Go. Skąd ja? Ej, ale popatrzyłem na ciebie, wiedziałem, że powiesz Pokémon Go, nie? nie wiem dlaczego. E, bo to jest prawdopodobnie jedna z pierwszych gier obecnie, jaka kojarzy się z mobilkami. E, to kiedyś to pewnie bardziej było, nie wiem, Fruit Ninja, czy może jakieś, nie wiem. Temple e, Run. Na przykład. A teraz, no to Pokemon Go, nie wiem, Clash of Clans, tak to się nazywa. I, to, i nie wiem te, tego typu, ale Pokemon Go prawdopodobnie jest jedną z pierwszych gier, jakie przychodzą na myśl, y, kiedy mówi się mobilki. No, ale Pokémon Go to zrobił na początku wielkie boom, jak wyszedł. Znaczy, pani Pokémon na pewno ciągle sobie w Pokémon klikają. Ty Krzysztof, jesteś dobrym przykładem tego. I, a powiedz mi, właśnie, jak tam jest kwestia Jimów, um, bronienia tych sfer i tak dalej? Dalej ludzie faktycznie u ciebie grają? Dalej są zajmowane te, te pozycje? Te czerwonych? To znaczy, tak, tak, tak. Tak, tak, tak. tak, 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 tak. Przez jakiś czas u mnie na osiedlu był raczej balans, jeśli chodzi o e, drużyny. E, przeważnie czerwoni i niebiescy. E, no wiadomo, żółci byli na, najmniej liczniejszą grupą. Tak, żółci, żółci mieli jeden swój bastion e, tutaj kilka bloków ode mnie. E, I generalnie się stamtąd nie ruszali, a ostatnio zaczęli się bardziej panoszyć po osiedlu. E. Mówisz, jakby tak, miał ja być jakąś siłę. <laughs> Dokładnie. E. Nie mogę potwierdzić ani zaprzeczyć jakimkolwiek działaniom zbrojnym. Wtedy masz tą czerwoną koszulkę tak tematycznie? Jesteś w czerwonych? Nie, ja jestem niebieski. A to dobrze, bo ja też w niebieskich jestem. Draksji, a ty co masz? grasz w Pokémon Go? Grałem długi czas. Mam niby wciąż zainstalowane na telefonie, ale rzadko kiedy. Wychodzić z domu, daj mi spokój. Draksji, co tam ostatnio klikasz? Tak, żeby odwrócić uwagę. Wychodzenia <laughs> z domu, dobrze. Um, znaczy, w zasadzie wszystko, co mówiłem ostatnio, jest aktualne. To tutaj bez zmian. E, ale jeszcze mogę dorzucić dwie rzeczy, do których sobie wracam po trochu. E, to znaczy, z jednej strony przypomniałem sobie, bo to mi się zdarza, ja tak e, przypominam sobie o istnieniu tych Gier raz na parę miesięcy i którąś ogrywam. E, gry paragrafowe. Wow. E, są. To jest specyficzna nisza. Ale są, jest, jest kilka jakichś tam e, studiów, które się tym zajmują i co jakiś czas coś wypuszczają. Mi na przykład bardzo się spodobały gry z e, tego Uniwersum Świata Mroku, tak? E, Vampir Mascarada. O, dokładnie. O e, to mi możesz coś polecić jak się? najbardziej, bo ja ostatnio jestem wkręcony w ten świat. Tak, jest, jest parę tytułów. Jest teraz to, co przychodziłem ostatnio, to jest Out for Blood, e, ale tam jest, jest parę bo one wychodzą właśnie tam, nie wiem, raz do roku coś wychodzi średnio, e, więc one mają różne tam jakieś założenia, różne swoje fabułki, e, no ale to jest jakby, wiecie na czym to polega. No tak. Mniej więcej taka konstrukcja jak wizualnowelki, tylko z odjęciem wizualiów, więc dosłownie to jest po prostu coś w stylu interaktywnej powieści. One tam się zazwyczaj chwalą w ogóle liczbą, liczbą słów i tak dalej, i jest podpisany autor, jakby, który to pisał, więc też można sobie pod tym kątem to jest akurat fajne, można sobie pod tym kątem dobierać. Więc jeżeli na przykład któraś z tych gier nam się konkretnie bardzo spodoba, no to możemy się rozejrzeć, którą jeszcze ta osoba pisała. No, więc, więc tak, one zazwyczaj mają, znaczy, da się je przejść szybko. Jeżeli się faktycznie czyta, i przechodzi sobie tam z głową, z wczuciem się, no to to jest na parę godzin. To jest tam jeden, dwa wieczory, ale takiego faktycznie, że, żeby sobie przysiąść i całą przejść. Ewentualnie, jak się chce ją gdzieś tam wrócić do niej i od nowa to samo, tylko po prostu inaczej, no to zazwyczaj idzie szybciej, no bo już się nie wczytujemy aż tak w te sceny, które znamy. Ale tak, więc to jest, to jest zdecydowanie dla mnie taka rzecz, do której sobie tak z doskoku wracam. Albo jak coś nowego się pojawi, albo jak właśnie no już na tyle zdążę zapomnieć fabułę, że mam frajdę z przejścia tego jeszcze raz w inny sposób. Eee, więc tak. Lubię sobie wracać co jakiś czas do tego i teraz właśnie ostatnio miałem taki moment, że, że ten czas nadszedł. A ty jakiś, jakiś fan Wampira Maskarady na Bloodlines 2 czekasz? Eee, znaczy, fan, jak fan. Eee, właśnie bardzo, bardzo mi siadł pierwszy Bloodlines dawno temu. I tak, czekałem na dwójkę, natomiast teraz to już jest. Nie wiem, co tam się dzieje i nie chcę wiedzieć. nam <laughs> się zastanawiać, czy to w ogóle się kiedykolwiek ukaże i w jakim stanie. Eee, no. Eee, natomiast zawsze jakby moje marzenie to jest zagrać w tego papierowego wampira i jakoś nigdy nie mam z kim. <laughs> To y, mogę to nawet na podcaście powiedzieć, że y, dzięki uprzejmości naszego kochanego Pio Piotra Markiewicza, będę mieć podręczniki do Wampira Maskarady i będę się w to wczytywać. Więc jeśli poczuję siły dostateczne, żeby być GM-em, to zadzwonię do ciebie i będziemy Dobrze. mogli coś, coś spróbować. Tam zbierzemy też może jakąś ekipę wampirów. Ale to już kwestie nasze prywatne, a przejdźmy jeszcze, y, oczywiście, tutaj znowu do podcastu. E, co ja ostatnio klikałem? No, tutaj podobnie jak chłopaki, bym stwierdził, że e, to samo co ostatnio, ale muszę się, muszę się pochwalić. Skończyłem na Switchu Super Mario Bros. Wonder e, i powiem Wam, że cudowna była ta przygoda. Zwłaszcza jak się zbierało te kwiatki i nagle lewele się zmieniały, to jest tak. Tak cudowny motyw, i to jest i te, te moce tego słonika, czy, czy tak te standardowe Mario, które potrafi, który potrafił choćby rzucać fireballami, No piękna sprawa, piękna sprawa. I ale chyba zdecydowanie wolę te 3D-wersje, bo teraz sobie ogrywam, znaczy wiadomo, Wonder to było takie 2,5, ale bar, bardziej wolę te trójwymiarowe, i teraz ogrywam e, Odyseję Mario i. Bawię się świetnie z odkrywaniem tego wszystkiego. No, taki urok tego po prostu Mario. Więc jeśli chodzi o nowości, w co klikam, no to aktualnie właśnie doszedł do tego, doszła do tego Odyseja na Switchu. I, I bardzo się cieszę, bo ostatnio trochę zaniedbałem Switcha i mam nadzieję, że nie jest nam niezły za to ale już wracając do naszego głównego tematu, tutaj pochwaliliśmy jak to wygląda u nas jeśli chodzi o klikanie w komputer czy klikanie w gry paragrafowe. No właśnie, klikanie w gry. Powiedzcie mi, czy to jest normalne w dzisiejszych czasach, że płacimy za aha, właśnie, bo mi kamerka czasami robi się na chwilę green screen. A nie wiem dlaczego tak kamerka mi robi. Nie chcę tego naprawiać, bo zepsuję. E, wracając, czy dla Was to jest normalne, że płacimy za niedokończoną grę? Mimo, w sensie, w momencie, kiedy autor podkreśla, że to jest niedokończone, mam tutaj na myśli oczywiście Early Access. Krzysiu, ja widzę, że chcesz się pierwszy wypowiedzieć. O Early Accessach. E, z Early Accessami nie miałem może zbyt dużej styczności, e, ale generalnie rozumiem ten koncept, zwłaszcza jeżeli mówimy tutaj o twórcach niezależnych. To są ludzie, którzy potrzebują wsparcia. Oni nie mają bazy w postaci dużego wydawcy, który w razie potrzeby da im zastrzyk gotówki. Nie, oni wszystko bardzo często robią zupełnie sami. To potrafią być zespoły kilkuosobowe, a czasami jedna osoba wszystko robi. Także w przypadku tego, że jak wiemy, że gra jest niedokończona, nie jest to ostateczna wersja, i powiedzmy, pieniądz, jaki musimy zapłacić za ten early access, nie jest równy w pełni gotowej grze, ale będziemy mieli pełny dostęp już, jak ta gra będzie w 100% gotowa. Wydaje mi się to całkiem uczciwą wymianą, tym bardziej, że, no mówię, wspieramy niezależnego twórcę. Kogoś, kto może w przyszłości yy, osiągnąć naprawdę bardzo wiele w branży. Weźmy z takich bardziej yy, wpływowych tytułów, chociażby Stardew Valley, gdzie gra została stworzona, jeśli dobrze pamiętam, przez jednego człowieka. Sam ją, sam ją zrobił, sam ją wydał i cały czas wypuszcza do niej DLC-ki za darmo. I to wszystko oparło się na, na tym, że ludzie go wsparli. On chyba nawet podkreślał ostatnio, że nie zamierza wypuścić nawet jednego płatnego DLC. Przysiągł na życie swoich dzieci nawet. To już jest że... e, faktycznie, trzeba zapamiętać te słowa. Tak, tak, ale że, ma... nie, że, że <laughs> y, prawdopodobnie tak. <laughs> nie, nie, nie zaglądałem mu w życie prywatne, ale tak, ostatnio właśnie rzuciła mi się w oczy ta historia z nim i popatrzmy na, na to, na to stardiowali. Ile ta gra już jest? 10 lat na rynku? Nie chcę strzelać niepoprawnymi datami. 8, znam... 10 lat, coś takiego. No, 8, osi 10 lat, przyjmijmy taki. No. Coś takiego. No. I ta gra cały czas ma wsparcie. Gra kompletnie niezależna. Ze zero tam wsparcia od Walwa, yy, bo przecież to jest yy, przede wszystkim yy, na Steamie się to kupuje. Yy, zero wsparcia od Walwa, tylko, tylko i wyłącznie pieniądze od graczy. I tyle czasu jest, i cały czas liczba graczy utrzymuje się w setkach tysięcy. No to, Codziennie. Jest, to jest przykład tego, że, że sadzenie pomidorków i fajne interakcje z postaciami niezależnymi to jest sukces gierki. Ale tak. wspominając też właśnie o tej kwestii cenowej, mi się wydaje, że właśnie kupowanie gier w accessie, które nas interesują, to też jest taki swego rodzaju sposób na oszczędzanie. Bo ja pamiętam, jak była kwestia barotraumy. W Early Accessie mi ja się dało kupić za nawet 18 zł, jeśli dobrze pamiętam. No, około 18-30 zł, coś takiego. Wyszła pełna wersja 1.0 140 zł. To jest, to jest ta różnica. I teraz, jak jest w przecenach, to ona chyba dochodzi do 110 zł maksymalnie, nie? Więc y, bardzo się cieszę, że kupiłem tą barotraumę y, za czasów właśnie Early Accessu. Podobnie jest y, niedawno, wyszła też pełna wersja Seven Days to Die. Ją też się dało chyba kupić za 5 dych nawet, a teraz chyba kosztuje 200, 200 zł. Nie chcę teraz zaglądać na Steam'a, bo to byłoby jakże nieprofesjonalne, ale wydaje mi się, że dobrze pamiętam te cenówki. Więc e, to też jest właśnie taki sposób na oszczędzanie, tylko właśnie przeważnie problem jest też wtedy, kiedy te Early Access'y mają wyjść. Tutaj trzeci przykład, Project Zomboid, nie wiem czy kojarzycie. Gra w Early Access'ie, ile ona już jest? 10 lat? 11? Wiadomo, że to jest bardzo zaawansowany symulator yy, apokalipsy zombie, no ale tyle lat już w Early Accessie, to ludzie mogą już kompletnie zapomnieć i stracić nadzieję, że kiedykolwiek to wyjdzie. A jak wyjdzie, to chyba, nie wiem, nastąpi koniec świata, no to jest takie podejście. Więc yy, ten Early Access jest dość taki zagadkowy, chyba, że ty, Draxy, masz jakieś, jakąś inną opinię na temat tego, yy, czy to jest coś złego, czy dobrego. Znaczy wydaje mi się, że to tak jak wszystko jest temat dość długi i złożony. Znaczy, generalnie wydaje mi się, że to jest dobre raczej zjawisko. Mm -hmm. Bo też tak jak już, już Krzysiek zaczął mówić, to przede wszystkim jest w większości przypadków po prostu taki starter i to umożliwia mniejszym, niezależnym deweloperom po prostu w ogóle zrobienie czegokolwiek bo mają jako tako stały napływ gotówki od zainteresowanych osób w miarę jak jakby pracują, więc jeszcze nie mają gotowego produktu, ale już mają jakieś środki, z którymi coś mogą robić i które mogą przeznaczać właśnie na rozwój tego tytułu. No i to jest zdecydowanie, to jest dobra rzecz i to jest... Game Changer w zasadzie względem no, tego klasycznego modelu, tak, że możemy coś sprzedać dopiero kiedy mamy gotowy produkt. I myślę, że to jednak tak widzimy skutki, widzimy ile jest tych early accessów, I więc wielu osobom to pomaga wystartować z czymś tam i też jest na to popyt, tak, ludziom nie przeszkadza. Że coś tam jest jeszcze niedopracowane, jeszcze niedokończone. Coś tam wiek, wiele tu się jak najbardziej broni nawet w tej wersji e, takiej prototypowej, że tak powiem. E, natomiast co, no, można to realizować lepiej, można to realizować gorzej. Tak? Z jednej strony, znaczy też zależy o czym mówimy. E, słyszy się też czasami o jakichś tam skamach, o studiach, które są na przykład znane z tego, że obiecują gruszki na wierzbie. Przedstawiają jakieś tam tytuły, projekty, które brzmią super na papierze. Pojawiają się jakieś tam pierwsze, jakieś tam teasery, na przykład jakieś, jakieś pierwsze gameplaye, coś. Jakieś wersje, w które da się chwilę zagrać, ale to ewidentnie jeszcze nie jest jakby w pełni grywalny produkt, to jest tylko taka zachęta. I też życzą sobie wtedy zazwyczaj już większe kwoty, no bo. Tutaj e, duże są plany, duże pomysły, coś tam. E, no i zbierze się zawsze jakaś grupa ludzi, którzy e, no wyłożą te pieniądze, bo bardzo im na przykład ten pomysł e, się spodoba i bardzo chcieliby zagrać w, e, faktycznie no ten, ten ostateczny produkt. E, no i potem się zaczyna e, komplikacja, tak? Coraz rzadziej wychodzą jakiekolwiek, e, jakiekolwiek update'y, e, nawet takie słowne, w sensie jakieś deklaracje odnośnie rozwoju i planów dalszych. Jest coraz gorszy kontakt, coraz gorsza komunikacja między tym, tym twórcą a graczami. I w pewnym momencie po prostu to cichnie. I ludzie, którzy zapłacili, no to zapłacili i jakby już nic nie zrobią. Bo potem ściganie tych, tych dziwnych deweloperów z perspektywy użytkownika, to jest jednak też nie takie proste. No i niektórzy są jakby tu recydywistami, tak? Czyli jeden projekt gdzieś tam przepadnie. A za parę miesięcy się pojawia nowy, który <gry> działa na tej samej zasadzie, tylko na przykład targetuje inny obszar rynku. Nie wiem, właśnie było sobie jakieś zombie, to następny to jest, nie wiem, strategia albo coś. Więc jest nowa baza graczy, którzy będą tym zainteresowani i którzy nie słyszeli <gry> o tym poprzednim tytule, bo to na przykład jest właśnie zupełnie inny gatunek, więc nie śledzili tego, nie wiedzą. No i znowu się impreza zaczyna od nowa. E, więc są, są, jakieś patologie z tym związane, ale osobiście na przykład ja się nigdy na coś takiego nie naciąłem. To są bardziej rzeczy, które się gdzieś tam słyszy, czy czytają w jakichś artykułach e, po internecie. Więc okej, okay, to istnieje, ale myślę, że to nie jest jakiś ogromny problem e, i też gdzieś tam dystrybutorzy, w sensie na przykład Steam, starają się to jako tako monitorować, jakoś z tym walczyć, więc myślę, że to, jakby to no zawsze będą jakieś problemy, nie, nie jest tragicznie i raczej, a, tak z perspektywy ogólnie branży raczej te Early są czymś korzystnym, że, że się spopularyzowały. E, tak, natomiast no, też są przykłady e, zupełnie innej tutaj, na innej płaszczyźnie. Tak? tak jak wspomniałeś, są rzeczy na przykład, które z tego Early nie wychodzą od 100 lat e, i też to, to jest na przykład takie kuriozum, tak? No bo jeżeli podchodzimy do tego, że, a, że to ma być taki starter, to jest tylko prezentacja jakiegoś tam pomysłu, to jest wczesna wersja, żeby dostać ten zastrzyk gotówki na początek i potem wypuszczamy to normalnie jako pełny produkt. Wcale nie wszyscy korzystają w ten sposób z tego AliAccesu, no tylko jest wiele tytułów, które gdzieś tam niepostrzeżenie już osiągają rozmiary gry, którą spokojnie mogliby sprzedać jako coś pełnego, no może nie jako AAA za, za dwie stówy czy trzy, ale spokojnie ustawić sobie tą cenę na 80 100 zł 100 i sporo osób pewnie by to kupiło i by w ogóle nie, nie uważało, że ma coś niepełnego. Tak jak teraz na przykład, no nie wiem, fazmofobia, w którą sobie gramy na streamach czasami. Myślę, że spokojnie ona jest w takim stanie, że to mogłaby być wersja 1.0 czy coś i jakby nikt by się nie zastanawiał. A ona chyba z tego co wiem, dalej siedzi w Erdexasie. I to nie jest jedyny taki przypadek. Nawet jeżeli już nie będziemy sięgać po jakieś takie. E, właśnie, kesy, że to jest, nie wiem, 10 lat czy ileś, e, no to też teoretycznie chyba byśmy zakładali, że to ta, ten proces produkcji się zakończy, nie wiem, w rok, dwa, trzy. A spokojnie jest sporo tytułów, które tyle czasu w tym się siedzą i jakby już, już są na takich etapach, że nie bardzo się je da odróżnić od gier wydanych po prostu raz w pełni. E, a i tak one dalej w tym modelu sobie tam gniją i się bawią. Na starych regułach. Czy to jest dobrze, czy to jest źle, czy to w ogóle jakby można w ten sposób oceniać? Czy to po prostu jest jakby inny rodzaj tej dystrybucji, inne podejście, które tak naprawdę wiele nie zmienia. To jest, nie wiem, kwestia chyba dyskusyjna. Nie tego dyskutujemy. Na temat to? tego ja już po prostu dokończając, ja tu nie mam jakiejś opinii, tylko zauważam, że, że tak jest. Są obserwo, obserwowalne jakieś tam. Różne podejścia do tego, różnie z tego twórcy korzystają, ale większość tego jest albo korzystna, albo nieszkodliwa, i jakby to już to już jest, chyba, każdemu do oceny indywidualnej, tak mi się wydaje. Ja w ogóle y, tak zabawnie teraz patrzyłem do głowy, bo tak myślę sobie. Nie no, fazmofobia pewnie wyszła, a potem sobie przypominam, a nie, przecież oni cały czas zmieniają, jak sklep wygląda, więc pewnie nie wyszła. To jest taka podpowiedź, bo nie, nie potrafię się zdecydować, jak ten sklep ma faktycznie wyjść. Natomiast y, jeszcze y, chwilkę pozostańmy, bo jest jeszcze ostatnia kwestia. Y, o której możemy pogadać, mianowicie czy ten właśnie Early Access nie jest pod niektórymi względami mieczem obosiecznym dla wydawcy, bo najdziwniejsze, co może być, według mnie, jest kiedy gra, i tutaj wydaje mi się, że przykład Walheima jest najlepszy, kiedy gra osiągnie jakiś niesamowity pik oglądalności i popularności w okresie early accessu i potem cały czas to spada i nawet kiedy wychodzi e, ostateczna wersja ta 1.0 nie ma szans, że ten pik już kiedykolwiek wróci. Więc czy i wtedy deweloperom nawet e, odechciewa się trochę nad tym pracować, czy czy też to zauważacie? A trochę ciężko stwierdzić moim zdaniem. No na pewno główną bazę graczy zdobywają wtedy, kiedy są cały czas w early accessie, kiedy ta gra ze względu na ten early access jest tańsza, ale też ja nie znam dokładnej zasad, no tutaj wiadomo, bo przed, y, liderem tutaj jest oczywiście Steam, jeżeli chodzi o wydawanie tych early accessów. Y, nie wiadomo na jakich, ja, przynajmniej ja nie znam, nie znam reguł Steama, czy bo wiadomo, Steam jako dystrybutor pobiera sobie procent od każdej sprzedanej kopii. Być może za, za gry w early accessie oni pobierają mniejszy procent. Tego nie wiem. Miało, miałoby, moim zdaniem miałoby to logiczny sens, że w, w takim przypadku, nie wiem, powiedzmy, e, fazmofobia, już rok e, siedzi w tym early accessie I cały, czas się, i cały czas się tam w jakichś liczbach sprzedaje, i twórcom się to opłaca. I pamiętajmy też, że oni nie liczą sobie. E, dodatkowych opłat za, za żadne rozszerzenia. Jak dotąd żadnych, roz, żadnych płatnych rozszerzeń oni nie wydawali. Więc yy, ja zakładam, że oni mają stały przypływ gotówki i być może ten early access, który powiedzmy we współpracy ze Steamem jest dla nich tańszy, zwyczajnie się bardziej opłaca. I nawet mogą sobie pozwolić na pozostawienie gry powiedzmy tam w tym przedziale cenowym, nie pamiętam w tej chwili za fazmofobię, 53? 53 chyba. 53. I mogą sobie pozwolić na to, żeby pozostać na tym poziomie, tam te 50-50 parę złotych, bo jeśli to e, ogłoszą, wydajemy wersję 1.0, e, ona wychodzi powiedzmy za miesiąc, no to za tę wersję 1.0 Steam może sobie zażyci, zażyczyć więcej. Tak jak mówię, ja nie jestem pewien, e, jak to działa, nie sprawdzałem e, e, reguł e, Steam'a, ale jeżeli. Mają taką regułę, że deweloper, który wrzuca grę w early accessie, musi płacić mniejszy procent za to, że ona jest na Steamie, to to by miało dla mnie sens, że te gry, że te gry lata są w early accessie. No i też przede wszystkim więcej wybaczamy takim grom. Nie? No zawsze możemy tak. użyć argumentum ad early accessum, że to jest w early accessie, więc błędy są normalne w takich produkcjach. Tak, hmm. popatrzmy, popatrzmy się na wiele produkcji AAA, które wyszły w ostatnich latach. Yy, niedokończone, zbugowane. Tutaj no, to możemy się z tym cofnąć tak mniej więcej 10 lat, bo wtedy to było jedna z największych kontrowersji yy, w historii gier, czyli Assassin's Creed Unity, które wyszło w stanie prawie niegrywalnym. Bardziej. Bez twarzy z dewitującymi szczękami i oczami. Tak, 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 cudowne. Z innych przykładów, e, Avengersi, e, ja potrafiłem wykonać glitch, w którym e, kapitan Ameryka tracił ciało. Była tylko latająca głowa i tarcza. Albo, że w ogóle kapitan Ameryka zaczynał latać. To, 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 to też taki glitch umiałem. Wydaje umiał, mi się, że to nie jest kanoniczne. Nie, nie, nie. Kapitan Ameryka nie latał. E, przynajmniej nie bez, bez e, wsparcia. No, i oczywiście nasz polski cyberpunk, o którym też ostatnio wspominaliśmy, po, poprzednim razem wspominaliśmy, gdzie miał fantastyczny comeback pod koniec zeszłego roku, na początku tego roku, a oryginalnie, jak był wydawany 2019 2019 końcówka, no to potrafił brikować PS4, <grym, <grym, był, był, był w tak fatalnym stanie wydany. Ja też tak sobie yy. myślę i to mi przyszło, yy, przerywam ci jaki wątek czy jeszcze coś? Nie, 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 śmiało, śmiało. E, przyszło mi do głowy odnośnie tych gier siedzących bardzo długo e, w Early Accessie, teraz tak na bieżąco, że też jedna korzyść, która myślę, że tutaj jest, e, jest taka, że e, no, nie, nie licząc tych przypadków, o których tam wspomniałem, e, czyli jakichś e, znikających e, producentów, e, że w większości przypadków jakby jeżeli z perspektywy użytkownika na to patrzymy, jeśli dostaniemy produkt po prostu, to wiele tych jakby gier nie wiemy czy będzie wspieranych dalej, czy będą jakieś DLC, czy będzie coś dodawane jeszcze do tego. A w momencie kiedy to siedzi w reakcji, to mamy taką niepisaną czy może trochę pisaną obietnicę, że to będzie rozwijane. Że, że jakby celem jest ta wersja 1.0 i dopóki jej nie ma, to cały czas będzie coś tam się pojawiało, cały czas będzie kolejny jakiś content dodawany. Więc to też myślę może pomagać na właśnie zdobywanie publiki, no bo ludzie zagrają chwilę i myślą sobie, no fajne, ale to nawet jeszcze nie jest gotowy produkt, tu jeszcze coś będzie, ja sobie wrócę, nie wiem, za trzy miesiące i będą nowe rzeczy. Więc cały czas gdzieś mamy tą grę na radarze, i e, pamiętamy o niej wracamy. Więc to też myślę, pomaga utrzymać jednak ten player base e, w jakimś stopniu. No myślę, że jak najbardziej ma to sensowne, bo faktycznie jeśli e, Early Access ma tą obietnicę, a jak wychodzi jakaś e, gra, która no, okaże się fiaskiem, to równie dobrze oni zawsze mogą, to, mogą o tym zapomnieć. Przypomnijmy sobie sytuację Red Fala, gdzie ludzie kupili nawet te lepsze wersje, gdzie mia mieli dostać. Jeśli dobrze pamiętam, postacie, które miały wyjść w późniejszych sezonach, a że Redfall był już spisany na straty, no to nie dostali tego i chyba była jakaś afera, że, że właśnie gracze, no, słusznie, zdenerwowali się o to i chyba teraz mają, jeśli ktoś kupił tą bogatszą wersję, no to mógł liczyć na zwrot za to, że nie będzie tych postaci. No, dlatego. No, Ale też nawiązując do, do, do Redfalla możemy pogadać o tym Jak właśnie Jakie są na przykład powody tego że te gry Mimo że AAA o dużych budżetach Wychodzą w takim a nie innym stanie Tak osobiście Gdybym miał powiedzieć jakiś jeden z powodów Taki nie zahaczający powiedzmy o na razie Kwestie biznesowej kwestie że firmy każą coś z góry Wydaje mi się że ten duży nacisk na otwarte światy może być jednym z tych powodów. Wydaje mi się, że zrobienie naprawdę w pełni działającej gry otwar z otwartym światem to jest dla wielu deweloperów rzecz praktycznie niewykonalna. Mimo, że yy, mógłbym się teraz pośmiać z Bethesda i ich silnika, mógłbym się pośmiać z Ubisoftu i zawsze można się pośmiać z, Ubi z Ubisoftu wiadomo, ale no właśnie Mimo ich zaawansowania i kopiowania yy, wraz z wklejaniem ich yy, gier, oni wciąż popełniają te same błędy i wciąż te gry potrafią mieć takie błędy, że aż się robi niedobrze. I to wprowadzanie otwartego świata wydaje mi się, że często przychodzi grom negatywnie, właśnie pod względem tych błędów, pod względem tego, że tak naprawdę nie każda gra potrzebuje otwartego świata, ale yy, rozmawiając wciąż o, o tych błędach. Czy widzicie jeszcze jakieś powody? Mogą być również te finansowe, te kwestie, gdzie bardziej do głosu dochodzą głosy, które chcą pieniędzy, a nie jeżeli, które chcą tworzyć gry. Więc jakie wydaje Wam się, że są problemy tych gier? Czemu wychodzą takie, a nie inne aktualnie? Dobra, drakcy okay, widzę, że. O, dobra, Krzysiu, Krzysiu. Okay. Nie, Krzysiu, już zacząłeś to skończyć. Okej, okay, ok, naczytałem i nasłuchałem się o tym ostatnio bardzo dużo powodów jest kilka. Po pierwsze chciwość. Chciwość, Niestety, no nie chciałem chciwość... tak oczywiście zacząć, ale chciwość jest jedną z, większy, z większych problemów, tak. Niestety chciwość wydawców, którzy chcą się podlizać udziałowcom. Tak. I powiedzmy grę, na grę AAA dają studio, dajmy na to, nie wiem, 2 lata max a później za opóźnienia jest takie bardzo ostre nu, nu, nu. Tylko no niestety jak zmusza się studio do wydania gry w dwa lata, no to jest crunch i jak gra wychodzi i tak zbagowana, że prawie się nie chce odpalać, no to później kto obrywa? Studio, a nie wydawca. Ale są też inne powody. Yy, kolejna rzecz. Daje się studiu zadanie zrobienia, zrobienia gry w gatunku, na którym studiu się kompletnie nie zna. I o, tutaj, ja właśnie przykład Red Przykład, przykład no. właśnie Red Arkane Austin. Tam nikt nie chciał wydawać Red w takiej formie, w jakiej narzucił to Xbox, czy mówiąc szerzej, Microsoft. Nikt nie chciał tego wydawać, nikt nie chciał tej gry w takiej formie robić. Oni do ostatniej chwili liczyli na to, że projekt zostanie albo zawieszony, albo kompletnie anulowany i pozwolą im przerobić to na tytuł, na jakim się znają, czyli coś bardziej podobnego do Dishonored. Przy czym Dishonored, no to uznana seria w te, jest w tej chwili. Jedna z lepszych tych y, gier: y, Immersive Sim. Immersive Sim, tak, dokładnie. Y, ta Dowolność przechodzenia tych, tych, tych misji, tych yy, poziomów, tych map. To jest. Yy... Grałem, w obie... Grałem i w pierwszą, i w drugą część Dishonored. Mogę powiedzieć, że to jest. Ta gra, pomimo tego, że ma zamknięte mapy, jest, ma dosyć zamkniętą fabułę, dała mi bardzo dużo swobody, swobody w rozgrywce. No ale yy, Xbox czy Microsoft yy, powiedzieli deweloperom, nie, to ma być live service, ma być cały czas online. E, I e, musi być koniecznie z tym koopem e, sieciowym. No, no i zrobili. No i zrobili, zrobili coś, na czym się zwyczajnie nie znali. No i wysz, wyszło jak wyszło, Arkane tym zostało zamknięte. E, na całe szczęście główny oddział Arkane cały czas jest, cały czas funkcjonuje, chyba teraz mają na tapecie Blade'a na bazie e, licencji Marvelowskiej. Także trzymam za nich kciuki, żeby to, to im się udało. Inny przykład też właśnie, kiedy studio robi tytuł, na którym się nie zna. To jest coś, co nie zostało wydane i wydane prawdopodobnie nie zostanie. Tutaj mówię o studiu Naughty Dog i sieciowej wersji The Last of Us. Tylko w tym przypadku ludzie byli naprawdę pozytywnie nastawieni na tę grę, bo The Last of Us no, teraz jeszcze dzięki serialowi zyskało dodatkową popularność. Pierwsza część świetna gra, druga część kontrowersyjna, ale nawet ale nie kontrowersyjna ze względu na stan techniczny, tylko kontrowersyjna ze względu na fabułę. I ta gra została anulowana, to też miał być oczywiście live service. Ta gra została anulowana wewnętrznie przez Sony. Bo ludzie z Banji, Banji oczywiście w tej chwili własność też Sony, którzy mieli między innymi funkcjonować jako ci konsultanci do spraw live serwisów, no wiadomo Destiny, no to live, matka wszystkich live serwisów współczesnych prawdopodobnie, oni mieli wydać ocenę na temat stanu tego sieciowego delastowas, no i stwierdzili, że to się do niczego nie nadaje. No więc Sony stwierdziło, że nie warto tego naprawiać, lepiej to anulować. Chyba połowę live serwisów, jakie planowali, anulowali. E, nie anulowali tego, którego powinni anulować, czyli Concorda, ale to jest, to jest temat na zupełnie. Na, na, mo, może, może później to poruszymy, nie w tej chwili. E, więc nieznajomość tematu, chciwość. A co by tu jeszcze przytoczyć? Nie, wiem, Draksi, może ty masz jakiś pomysł? Znaczy ja nie wiem, czy ja bym to nazwał chciwością, ale też jakby strzelałbym w inne trochę może problemy, ale biorące się mniej więcej z tego samego, czyli z takiej korporacyjności, która gdzieś tam wchłonęła te największe studia i tych graczy produkujących właśnie tytuły AAA. Bo, i tutaj widać też różnicę, tak? bo właśnie to, o czym mówiliśmy przed chwilą, early Accesy i ci wszyscy indie twórcy, oni się muszą bronić kontentem, bo oni to po prostu puszczają, oni są nieznani i albo w to się fajnie gra i pomysł jest ciekawy, albo nie i tyle. Jeśli nie, to przepadają, koniec. A tutaj już wiemy, że są wysokie stawki i wysokie oczekiwania. Więc te duże studia są nastawione, no, ok, na zysk. Tylko tak, przez to, że, że już właśnie wchodzi to korporacyjne myślenie, no to co, mamy machinę marketingową, mamy badania rynku, mamy planowanie gry w ten sposób. Niekoniecznie po to, żeby w nią się, nie wiem, super fajnie grało, tylko po to, żeby był jak największy obszar, jakby z którego będzie popyt. Tak, żeby jak największej ilości graczy, to brzmiało dobrze, żeby oni chcieli to kupić, chcieli to wypróbować, i żeby to do nich trafiło. Mamy badania rynku i mamy jakieś takie predykcje na temat tego, co jest teraz modne, co się dobrze sprzeda. I od razu mamy listę rzeczy do odhaczenia w każdym dużym tytule, nawet kiedy to niekoniecznie w ogóle do niego jakkolwiek pasuje. Tak, Na przykład była fala tej mody na crafting, i crafting nagle był wszędzie. Nawet w tych, nie wiem, w Assassin's Creedach nagle się pojawił i był kompletnie do nich doczepiony tak od zewnątrz i nie miał sensu. Ja na przykład go nie cierpiałem, w ogóle z niego nie korzystałem, ale był. E, I co jakiś czas się coś takiego pojawia, że nagle, e, nagle jest moda na coś i to jest wciskane do bardzo wielu tytułów, e, po prostu, żeby było. Bo hej, teraz ludzie to lubią, to dajmy to też tu. No tak jak wspominałem, e... z tym otwartym światem, nie no też wszędzie to jest wciskane no. niepotrzebnie. Tak, jeden z deweloperów z Nintendo, nie, przepraszam, nie pamiętam nazwiska, te japońskie nazwiska w większości wypadają mi z głowy. E, w jednym z niedawnych takich filmików, a, w pewnym sensie edukacyjnych, powiedział e, coś w stylu, że e, ślepe podążanie za trendami, za tymi wynikami tych badań marketingowych zabija kreatywność. Ale powiedział I to jest po prawdę. polsku. <głos> <głos> nie, ja tutaj, ja tutaj parafrazuję, ale to mniej więcej jego wypowiedź miała taki sens, że ślepe podążanie za tymi wynikami badań marketingowych, za trendami, kompletnie zabija kreatywność i to jest prawda. To no jest, to jest 100 wiedzieć, prawda. Jak to teraz na przykład jest, pozwolę sobie użyć takiego słowa, no bo na przykład, na przykład jak powstają, e, przyjmijmy, Luther Shootery, gdzie postacie są kompletnie, no i my nie jesteśmy w stanie ich. ich energii nie jesteśmy w stanie ich zapamiętać. Nijak? Nijakie, dokładne. Bez... No, widzę, że lepsze słowa potraficie odnaleźć, ale po prostu, no, kiedyś faktycznie nawet jak, jak wychodził ten nieszczęsny Overwatch. Teraz tak mówię, bo po prostu zakochałem się w jedynce, a teraz co z tym zrobili, to jest masakra. To tam postacie były charakterystyczne. I ten gameplay też był naprawdę niezły. No potem mówię, to się pozmieniało. Ale teraz jeśli wychodzi Luther Shooter. To zobaczycie postaci i zapomnijcie w dwie minuty. Ja przysięgam. Jak zobaczyłem postacie w Valorancie, ja już nie, ja nie pamiętam żadnej postaci z Valoranta, żadnej, kompletnie, kompletnia. Ja troszeczkę w niego grałem. Nie mówię, że byłem jakimś proplayerem, ale coś, 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 coś było. No, dlatego no wydaje mi się, a właśnie gdybyśmy rozmawiali też o kwestii um, tych postaci, to, to nie jest dla was dziwne i tutaj wchodzimy na bardzo niebezpieczny i kontrowersyjny również grunt że do historii potrzebujemy firma potrzebuje innej firmy, która zajmuje się kwestiami poprawności, kwestiami wprowadzania różnorodności. Czy to nie jest dziwne? Czy to sama firma jedna tworząca fabułę nie powinna się tym zajmować, a nie że nagle potrzebuje takiego dziwnego doradcy? To też nie jest takie właśnie trochę psujące. Znaczy, ja jeszcze, teraz się do tego odniosę, chciałem mm. jeszcze dokończyć, bo ja w sumie do czegoś ja zmierzałem, bo wywodem mm -hmm. o, o korporacyjnym podejściu, bo oprócz tego, że trendy i podążenie za trendami, to też, jakby myślę o tym szerzej, to znaczy ogólnie, tak, mam wrażenie, że te duże tytuły są tworzone z takiej perspektywy, że właśnie chcemy mieć jak najwięcej punktów, którymi możemy to reklamować i którymi możemy przyciągnąć jakąś publikę. I w związku z tym, dlatego, tak, bo pierwotne pytanie też było, czemu wychodzą w tak dziurawym i kulawym stanie, tak, że są patche day one i tak dalej, i tak, i tak jest często tragicznie. Właśnie z tego to wynika, tak, jeżeli mamy do wyboru, no bo mamy jakieś siły przerobowe, jakiś deadline, no i co, możemy, nie wiem, dopracować i wydać w stanie... Jakby prawidłowym, znośnym, wypolerowanym, nie wiem, rzecz z pięcioma mechanikami, albo możemy wrzucić piętnaście mechanik, każdą niedorobioną, ale możemy się reklamować tym, że one tam są i ludzie to kupią, bo one są, a my sobie je potem popatrzymy przez następne pół roku do stanu używalności. Więc myślę, że to też z tego się bierze. Że chcemy mieć na start jak najwięcej rzeczy, o których możemy powiedzieć, że one w grze są, a to, w jakim one są w stanie na ten pierwszy dzień, to już jest w ogóle nieistotne. A cofając się, dobra, w takim razie do pytania o ten, jakby nie wiem, nie wiem jak to określić: nadzór, czy te, te konsultacje i firmy, które się tym zajmują, jest to. Dziwna decyzja, moim zdaniem dziwny trend. Znaczy, to jest długi temat. Ja generalnie uważam, że te rzeczy. Nie, nie lubię czegokolwiek, co ogranicza kreatywnie te osoby, właśnie odpowiedzialne za kreatywną część projektów, bo wydaje mi się, że gdzieś tam powinna być zostawiona w miarę wolna ręka tym osobom. I po prostu żeby one mogły pracować tak, jak same chcą, tak, jak same mają wizję, robić to, na czym się znają, robić to, co czują, tak, jak czują i po prostu ten produkt albo się obroni, albo nie. Natomiast w momencie, kiedy zaczynamy, jakby mamy jakiś zespół i zaczynamy go naprowadzać na jakieś treści, czy jakieś pomysły, które jakby w ogóle od nich nie wypłynęły i w których oni się nie czują na przykład dobrze, pewnie, czy których by nie realizowali w taki sposób sami z siebie, Myślę, że to się w bardzo wielu przypadkach jednak będzie przekładało na spadek jakości, tak? Bo ktoś się zmusza do pracowania w inny sposób i do realizowania innych pomysłów, niż naturalnie ma do tego predyspozycję czy chęci. I w związku z tym, tak, myślę, że to jest dziwne, bo gdzieś tam jednak te zespoły kreatywne powinny się, myślę, monitorować same i powinniśmy mieć do nich jakieś zaufanie. I ewentualnie, jeżeli ten produkt końcowy wyjdzie i będziemy mieć do niego jakieś zastrzeżenia, no to nie wiem, może trochę trzeba zmienić skład tego projektu, tych, tych osób przed jakimś następnym przedsięwzięciem. Czy może, nie wiem, jakąś dyskusję z nimi odbyć, czy coś, natomiast myślę, że to jest troszeczkę jednak, tak, overkill, to jest trochę przestrzelenie, jeżeli my w ogóle zatrudniamy cały osobny zespół, od tego, żeby on wisiał nad naszym pierwotnym zespołem. I znaczy, nie wiem, nie wiem dokładnie, jak to się odbywa. No, czy, czy to jest jakaś forma, nie wiem, cenzurowania tego, czy to jest właśnie naprowadzanie tych procesów kreatywnych. Bardzo w stronę, która akurat odpowiada temu, temu zewnętrznemu konsultantowi, czy jak to tam działa. Natomiast myślę, że to jest jakaś taka presja, która stwarza więcej problemów niż korzyści. I też na to idą środki przecież, tak? Firma musi zapłacić tym ludziom i musi ich zatrudnić przy tym projekcie. A te środki mogłyby iść na coś innego, tak? Na więcej czasu, nie wiem, dla osób piszących fabułę. Czy na nie wiem, lepszą grafikę, czy na jakieś dodatkowe mechaniki, na coś. I myślę, że naprawdę to jest bardziej potrzebne i prowadziłoby to do powstania lepszego produktu, niż e, kiedy, kiedy kierujemy to do, do tych konsultantów. Krzysiu, widzę, eee, widzę, że chcesz stwierdzić. Tak, ja tak, ja tak, 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 tak. No, jesteśmy w tej chwili w takiej erze. Hmm, gdzie za dużą kontrolę przejmuje ta kultura woke? Ja nie twierdzę, że różnorodność jest zła, nie, 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 różnorodność jest świetna. Jeżeli wszystko będzie robione pod jeden szablon, no to to też zabije kreatywność. To jest to jest ee, dalej nawiązanie do tego, co mówiłem wcześniej. Tylko, że a, albo lecimy pod jeden szablon, taki powiedzmy stary sprzed 2005 na przykład. Gdzie w każdej strzelance generalnie idziemy jakimś żołnierzem i strzelamy do tych złych, czy, nie wiem, jakimś napakowanym pućkiem, który ma, który ma ramiona większe od głowy, albo idziemy w drugą, albo ludzie zaczynają teraz iść w drugą skrajność, czyli koniecznie zróbmy, żeby było jak najwięcej postaci. Yy, wielokulturowych, wielopłciowych, najlepiej, żeby, żeby główny bohater był trzech płci jednocześnie. <grymne> yy, przechodzimy ze skrajności w skrajność. Yy, to, tutaj ja się w pełni zgadzam z Draxim. Dajmy scenarzystom pracować. Let them cook. Oni się znają na swojej robocie. Oni wiedzą, jak napisać dobrą postać, dobrą historię. Oni się na tym znają. Oni tym zarabiają na życie bardzo często od 10, 15, 20 lat. Mówię tutaj oczywiście o tych bardziej doświadczonych. I tak, tutaj niestety są dodatkowe pieniądze wydawane na to, żeby jakiegoś tam, jakiś tam konsultantów z różnych tam powiedzmy, organizacji zajmujących się, nie wiem, pełną pełnouprawnieniem, częściowym uprawnieniem. Oni, oni y, siedzą, y, pa, siedzą i patrzą się na ręce tym scenarzystom, tym y, projektantom poziomów, i nagle im pokazują: Nie, 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 tutaj nie tak ma być. Ludzie, którzy kompletnie się na tym nie znają, nagle, nagle, nagle y, mówią y, takim deweloperom, takim scenarzystom, że oni y, źle robią robotę, którą wykonują, to jest mniej więcej 10 czy więcej lat. I to jest, to jest dodatkowe marnowanie pieniędzy, bo no firmy te, teraz wydawcy bardzo, bo to wiadomo wydawca, wydawca wszystko finansuje. Wydawcy uzasadniają wysokie ceny gier tym, że koszty produkcji rosną. Tylko że koszty produkcji rosną z ich winy, bo chcą mieć jak najlepszą grafikę gdzie grafika nie jest decydującym czynnikiem, bo chcą mieć, yy, właśnie tak, żeby jak, jak najszerszej grupie ludzi się y, przypodobać. Gdzie to też nie jest droga, jasne. Chcemy, że chcemy mieć dużą bazę graczy, ale znana marka, taka powiedzmy jak Call of Duty, i tak się sprzeda w absurdalnie dużych liczbach. Tutaj mogą mieć problem ludzie, którzy y, powiedzmy robią grę niszową, ale oni, nie mają pieniędzy na tych konsultantów, oni sami sobie muszą być konsultantami. I automatycznie u nich te koszta maleją, bo nie mają te, 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 tych ludzi z zewnątrz, którzy patrzą, patrzą im na ręce. Nie dość, że, że no de facto zakładają im kajdanki kre, kreatywnie, to jeszcze pobierają za to pieniądze. No głupota, zwykła głupota. No jest to głupota, dodatkowo jakby cieszę się, że tutaj rozchodzi się przede wszystkim w tym, co mówicie o tą kreatywność, bo no, powiedzmy sobie szczerze, gdyby każda firma zatrudniała sobie takich konsultantów, to wszystko wyglądałoby jednakowo. Dodatkowo nie w każdej historii, czy to opartej o jakieś wierzenia, czy to o jakąś fantastykę, wszystko do siebie pasuje, nie? Ci konsultanci, powiem sobie szczerze, jakby oni mają coś takiego, że nie wiem... Oni widzą tylko to, co oni mówią, w sensie, że ma być to, to, to i to i kropka. I, nie, i ich nie obchodzi, czy ma się to zgadzać ze światem. Na przykład taki e, twórca gry, twórca e, fabuły, kiedy... Dlaczego ktoś mi pisze na Steamie? Przepraszam, jeśli to było słychać, wyłączam Steama. E, nie, jeśli, nie, nie, nie Znaczy, mogło w moim nagraniu być. E, oni, ich obchodzi tylko to, żeby było to, co oni mówią. A taki twórca e, gry, twórca fabuły, na przykład kiedy... Przyjmijmy, tworzy jakąś grę. Czysty, czysto teoretycznie o Dzikim Zachodzie, no to musi o tym Dzikim Zachodzie poczytać. Musi ogarnąć, co się tam działo. Yy, jaka, jaka była na przykład charakterystyczna broń tam. No, no AK-47 nie wyląduje nagle na Dzikim Zachodzie. No, szanujmy się. I ci konsultanci, ich to nie obchodzi, jak to było na tym Dzikim Zachodzie. Ich, ich obchodzi to, jak ma być według nich. I zawsze będą się usprawiedliwiać tym, właśnie, że, że ma być. Ma być tak przyszłościowo, ma być. Co jest Krzysiu, z czego się tak śmiesz? Przypomniało mi się coś. Kingdom Słuchaj. Come Deliverance. Jezus, tak. Kingdom, Kingdom Come Deliverance. Robimy grę pamię o średniowiecznych Czechach. Ale no, nie. Tak. I, pamię I, pa I pamiętasz o co się później po premierze ludzie czepiali? Tak. Czemu, czemu nie ma ludzi, czemu y brakuje tam ludzi innych ras niż Biała? Ale słuchaj, nie tylko naszym kolegom z Czech się dostało, bo twórcy Wiedźmina no też dostali, no dlaczego w Wiedźminie są tylko ludzie o białej karnacji, nie? A przypomnijmy sobie, że fantastyka u Sapkowskiego też jest taka, jaka jest bardzo słowiańska, nie? Więc ciężko, żeby było tam coś innego, chociaż... Netflix ma w to wywalone, ale o Netflixie nie rozmawiamy. E, nie. Dlatego mnie po prostu przeraża, że to są niby konsultanci od fabuły, i ich zadaniem jest tylko to, żeby namówić, żeby dodawać swoje rzeczy, a nie obchodzi ich, jak na przykład wpłynie to na rozwój fabuły w grze, jak wpłynie to na sens. No, chociażby też God of War Ragnarok, gdzie. Twórcy skupili się na tym, żeby Thor wyglądał jak, jak z mitów. No wiadomo miał ten bebzon, bo on sobie tam potem biesiadował. A potem nagle mamy postać też czarnoskórą, która niezbyt pasuje do tego świata. Chyba nawet Walhalla też trochę z tym poleciała, ale to, to... Ciekawostka odnośnie Thora: w sagach nordyckich oprócz koloru jego włosów nigdy nie było określone jego wygląd. Hmm. Reszta jego wyglądu to jest, to zresztą tyczy się 90% postaci tych bóstw, niebóstw z saktordyckich. Nie tak. ma tak naprawdę jednoznacznych opisów wyglądu. Tak, tylko że to było podyktowane tym, że właśnie Tor wed według mitów potem jakby miał wywalone trochę i sobie właśnie tak biesiadował, o to bardziej chodziło, dlatego tak, tak, tak sobie założyli i no, jak najbardziej się to zgadzało, dlatego no, wrzucenie tych pomysłów konsultantów. No przeważnie i po pierwsze zabiera, zabiera tą kreatywność, robi to wszystko nijakie, no ale też z drugiej strony właśnie można to też zareklamować tym, że o, idziemy z duchem czasu, jesteśmy tacy i tacy i... No niestety jedni to kupią, drudzy nie. Moją drogą właśnie jak żyjemy w tych czasach, gdzie... Znaczy inaczej, bardziej Europa żyje w tych czasach, bo nawiązując też do pewnego innego Japończyka, którego imienia i nazwiska nie pamiętam, ale też chyba był związany z... Z Tekkenem, ale tu też mogę się mylić. On kiedyś zauważył, że jakby są dwa podejścia do tworzenia gier: europejski i japoński. I europejski działa tak, że właśnie bardziej jest tu jest marketing, tu jest tworzenie gry, a w Japonii tu jest tworzenie gry, tu jest marketing. Że u nas bardziej właśnie idziemy pod to, pod to reklamowanie gry, i właśnie dlatego u nas działają te, te firmy, żeby jak najbardziej można było to e, można było odhaczyć pewne rzeczy i zareklamować się w ten sposób. I dlatego też Japończycy są trochę wywalone w te rzeczy. No chociażby zbliżająca się premiera Łukonga. E, pamiętam, że się to nazywa Łukonga, ale co dalej nie pamiętam e, e, chińskiej produkcji. Oni. Mieli też ofertę, żeby skorzystać z usług pewnej firmy zajmującej się doradzaniem w kwestiach inkluzywności, ale powiedzieli: Nie. Taki gigachat, nie? Nie. I powiedzieli tak. I, I gra normalnie powstaje, z tego co, co widziałem na Steamie, to wish, w wishlistach listach ludzie dość mocno to, to posiadają. Więc czy gra się okaże sukcesem, nie wiadomo, ale na pewno, na pewno gracze na to, na to czekają. Poza tym też ja jako fan, E, troszkę tej e, japońskości, czy to Persona, czy to Danganronpa. Ja bardzo lubię ich historię i bardzo lubię ich takie też nietypowe podejście, no bo to jest... Ja jestem osobą, która lubi różnorodność i lubi różne podejścia do, do prowadzenia historii czy świata. I taka Persona czy Danganronpa, one mają dość oryginalne podejścia do tego i mi się to po prostu podoba, a gdyby miało być wszystko takie samo... Mówiąc kolokwialnie, zwróciłbym obiad i śniadanie. No, no nie jest to przyjemne dla mnie, tak po prostu. No. no i według mnie dla samej kultury, nie? Też to jest bardzo negatywne, gdyby wszystko miało być to samo. Nie po to y były różne formy y malowania, były różne formy, y są różne gatunki muzyczne, żeby wszystko było to sa takie same, nie? To jest po prostu e straszne. I dlatego według mnie korzystanie z usług, tych firm jest niepotrzebne, ale no gdy patrzy się w Europie na, na marketing, no to to jest jedno z dwóch, z dwóch przyczyn, bo druga tak naprawdę to jest właśnie dostosowanie się do tych konsumentów, którzy oczekują tego. Chociaż według badań to tych konsumentów, którzy tego oczekują jest mniej niż, niż faktycznych ludzi, co by kupiło dany produkt. Ale tu już, to już po prostu są kwestie no, dość bolesnego, aktualnego tworzenia gier. Ale jak już był temat przed stworzeniem gry i tworzenia gier, to może porozmawiajmy sobie o tym, co po stworzeniu gry. Czyli temat nawiązujący do dekru, czyli wyłączania serwerów i wyłączania chociażby możliwości grania w daną grę po jej kupnie. Żeby nie było tak negatywnie w tym materiale, warto przyjrzeć się temu, że jest pewna inicjatywa, która zakłada zaprzestanie niszczenia gier. Zaprzestania niszczenia gier, o której sobie porozmawiamy i czy ma ona jak najbardziej realny sens. Ja rozpocznę krótkim wstępem i jak najbardziej oddam Wam głos. Czyli inicjatywa zakłada, że, znaczy jest już w tym momencie, są zbierane podpisy od mieszkańców Unii Europejskiej i zakłada tak, że gra, przyjmijmy, która by miała ten moduł wyłącznie sieciowy, przyjmijmy sobie, nie wiem, Diablo 4, tak dla przykładu, przestaje być wspierana. To jakby nie ma takiej możliwości, że w grę nie będziecie już mogli zagrać, jak właśnie w Decru. Mimo, że Decru posiadało kampanię single player, to tak jak zostało zamknięte, tak nie jesteście w stanie w to zagrać. I ta inicjatywa zakłada, że będziecie mogli wciąż ogrywać te single, player, single playery po wyłączeniu serwerów. Dodatkowo zakłada, że będziecie mogli tworzyć własne serwery. I też tutaj off-camera śmialiśmy się, że kiedyś to był standard tworzyć własne serwery, ale to już nie jest standard. I wydaje mi się, że jakby to nie są wszystkie założenia tego, ale to są takie główne, najważniejsze, które po prostu sprawiają, że kupisz grę, to uwaga, możesz w nią cały czas grać, cokolwiek by się stało. No. Wiadomo, jak byłaby apokalipsa zombie, to ciężko, żebyście mogli dalej w nie grać, ale odejmując takie rzeczy, ta inicjatywa zakłada, że wydawca nie może sprawić, że ta gra nagle zniknie, że będzie puk i już nie ma, nie? I wydaje mi się, że to jest takie pozytywne. Zwłaszcza, że ludzie też trochę, miałem wrażenie, lecą w przyzwyczajenie się właśnie w to, że jak gra zostanie zamknięta, to już do niej nie wrócą. Właśnie. W poprzednim podcaście rozmawialiśmy chociażby o Battlefield Heroes. I chyba czy wy też mieliście tak, że założyliście kiedyś, że już do tego trzeba się przyzwyczaić, że, że jeśli gra posiada wyłącznie system sieciowy, jest na przykład single player też tylko i wyłącznie za pomocą logowania się na serwery, to koniec wsparcia to koniec gry. Czy też już to odczuwaliście, że to jest takie taka norma? Przysiu. Eee, dla mnie cały czas to nie, to nie jest norma, to nigdy mhm. nie będzie dla mnie normą, że gra zawierająca single player, obszerny single player przede wszystkim, ma wymóg ciągłego połączenia do sieci. To jest głupie, zwyczajnie głupie. Yy, ja potrafię zrozumieć tutaj yy, argument, że oni walczą z piractwem, ale jednocześnie walcząc z piractwem, walczą też z własnymi klientami. Yy... Tutaj dobrą rzecz na przykład. Tutaj znowu nawiążę do Red eee, Gra z wieloma wadami, Microsoft. No już nie będę mówił Xbox, po prostu Microsoft, bo to wiadomo, że to są ci overlordzi. Eee, Potężna władza. Expert. Tak, tak, tak. Eee, Microsoft tutaj no źle to poprowadził, a wymagał niewłaściwych rzeczy od, od niewłaściwych ludzi. I tak naprawdę też zostali ukarani niewłaściwi ludzie za to, ale zrobili jedną rzecz, bo wiadomo, Redfall ma, Redfalla można ogrywać samemu, ale można też ogrywać w koopie. Co, co, co zostało zrobione tam z ostatnią aktualizacją? Wprowadzili patch, który umożliwia granie nawet po, wyłąc po wyłączeniu serwerów. I gdyby coś takiego było robione na koniec wsparcia dla każdej gry, która powiedzmy za, y, ma single player, ale też opiera się w znacznym stopniu na multi, to coś takiego ja w pełni y, rozumiem. Kończymy wsparcie, ale nie będziemy Wam y, dawać środkowego palca. Dalej możecie sobie w, y, kampanię dla pojedynczego gracza ogrywać. Y, tak, tutaj też, no wiadomo, ten standard sprzed powiedzmy tam 2010 roku, kiedy normą było, że, serwer, że dedykowane serwery od wydawcy, od wydawcy czy dewelopera zostają wyłączone, bo kończą wsparcie, bo nie wiem, robią inną grę, nie mają funduszy na to. Okej, okay, ale nie zamykali innym ludziom, nie zamykali prywatnym ludziom, graczom, fanom, nie zamykali im drzwi, żeby tworzyć własne dedykowane serwery. Nie musieli się też jakoś ci ludzie mega prężyć, wysilać, żeby te, żeby te serwery tworzyć. Było to ułatwiane wręcz. W tej chwili to, co oni próbują. Wielu wydawców próbuje robić, jest dla mnie zwyczajnie no, niezrozumiałe. Ubijają markę, za którą zapłacili grube pieniądze. Przecież, jeżeli nawet. Ja nie mówię, że tutaj mają powsze czasy i do, i do końca świata e, utrzymywać e, serwery. Jeżeli, serwer wiad, jeżeli serwery, powiedzmy, nie wiem, nagle mają, nie wiem, 1% graczy im został, czy mniej niż 1% graczy, to powiedzmy, 2-3 tysiące ludzi, tych najbardziej oddanych fanów dalej to gra, ale serwery, jest serwery są nieopłacalne do utrzymania. Ja rozumiem, że oni to wygaszają. Ale jak zabijają markę, kompletnie wyłączając wszystko, nie dając możliwości nawet graczom na stawianie własnych serwerów, na yy, dalsze, nawet fanowskie patche do tej gry, mody do tej gry, to to zabija markę kompletnie, nawet. Zabija możliwość kiedyś w przyszłości powrotu do tej marki, bo ludzie zwyczajnie o niej zapomną. Yy, tutaj, tutaj takie ryzyko między innymi spotyka. No, Legacy of Kane może nie jest dobrym przykładem, bo ludzie cały czas o tym pamiętają, ale jest to seria, która nowej odsłony nie dostała od więcej niż 15 lat. Chyba nawet bliżej 20. Co prawda fakt faktem, ludzie cały czas o tym pamiętają i po ostatnim i po tegorocznym Comic Conie w San Diego yy, pojawiły się pierwsze przebłyski, że seria może wrócić tam yy, nowe gadżety kolekcjonerskie i zapowiedź też yy, nowej serii komiksów od Dark Horse'a yy, była, więc yy, tutaj jest szansa na powrót jakiś, że chyba jednak Embracer, e, Embracer aż, a, 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 aż mnie się cofa śniadaniem. E, na samą myśl spokojnie o Embracer, Krzysiu, tak? Spokojnie, tak. Że może jednak ten Embracer coś z tą marką jednak zaczyna robić. Że może szykują jakiś powrót, nie wiem, remakey remake dotychczas powstałych gier, nie wiem, reboot serii, cokolwiek. Ale de facto Legacy of Kane przez lata jest bardziej martwe niż wampiry, którymi, w niej, którymi gramy w tej grze. W, te w tych grach. Zwyczajnie, nic, przez lata nic się, nic się z tą serią nie działo. To, że ludzie o niej jeszcze pamiętają, to jest naprawdę tylko i wyłącznie zasługa y, twórców. Bo stworzyli naprawdę y, no, niezapomniany świat, niezapomniane doświadczenie dla wielu graczy. Ech. No jest, jest, to, jest to bolesne i niezrozumiałe dla mnie, jak można zabijać markę, którą tworzyło się latami. Dziwne. No wiesz, to co, jeśli marka nie przynosi kasy, to po co to twórcom, nie? Oni mają takie krótkowzroczne nie? postrzeganie czasami. Tak, sami. tak, oni wszyscy, oni wszyscy są nastawieni na szybki zysk. Mm. To, jest, to, jest, to jest duży błąd. Wszyscy są nastawieni na szybki zysk, nie na budowanie marki. Dlatego non-stop mamy co roku nowe Call of Duty, ee, ciągle e, wyciskanie ostatnich popów. E, ostatnich sił z, z kompletnie zajechanych serii. Znowu, zabijanie kreatywności zwyczajnie. No, to, to, bo Call of Duty i tak na siebie zarobi, nawet jak będzie kompletnym krapem, albo yy, wydamy, nie wiem, yy, kolejną grę, która tak naprawdę miała być DLC-kiem, ale powiemy wszystkim, że to jest pełna wersja gry. Nasze wrażenie. Też nawiązanie Zawiem do Call do czego of Duty. nawiązujesz. Też, też nawiązanie do Call of Duty, gdzie oczywiście Acti tam, nie, Activision to było, czy, 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 to, czy to bezpośrednio deweloperzy, tam nie jest Trojarka, czy coś, y, zarzekali się, że nie, 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 to jest pełna wersja gry. Tak, no, jasne. Taka pełna wersja gry, jak ze mnie króla angielski. Coś tam było, właśnie, że e, jeśli instalowało się to na PlayStation, to wykrywało jakby poprzednią część, i to był taki jednoznaczny dowód, że Trójka to miała być Modern Warfare, czy to miała być DLC. To nie, miało osią... to nie miało trofeum platynowego. Tylko pełne wersje gier mają trofea platynowe. To nie miało trofea platynowego. To nie była pełna wersja gry, to był dodatek. No słuchaj, no. Przynajmniej w... jeszcze wtedy nie dodali Miki Minas jako grywalnej postaci do, do multiplayera. Miki Minas, Snoop Doga, y, Homelandera. Nie wiem, czy. Jeśli chodzi o te crossovery, to też to jest kwestia, jaką możemy zaraz y, przytoczyć. Natomiast jeszcze draksi, y, kwestia tego, czy kiedyś spotkałeś się na przykład, że, że ogrywałeś coś długi czas, serwery zostały zamknięte i musisz się z tym pożegnać. Znaczy, akurat, jak tak słucham Waszej rozmowy i tak myślę o tym, to dochodzę do wniosku, że ja w zasadzie miałem ten fart, że mnie ten problem szczególnie nie dotyka, bo jakoś tak jest, że ja przeważnie gram albo w gry czysto singlowe, albo w gry, właśnie czysto kooperacyjne na więcej osób. Więc w przypadku tych pierwszych. E, jakby nie, nie, nie ma tu kwestii jakichś serwerów i rzeczy, tylko e, tak z doświadczenia dla jednego gracza, kupujesz e, grasz nic cię innego nie interesuje. A w przypadku tych drugich e, no to naturalnie e, to się wszystko dzieje na multi, i jakby to jest oczywiste, że jeżeli bez jakichś przyczyn <gry> serwery zostały zamknięte, wszystko zostało wyłączone, no to najpewniej to przepadnie. E, no chyba, że, że są jakieś tam prywatne. E, opcje właśnie na, na serwery prywatne, natomiast, e, natomiast że raczej to będzie śmierć gry, jeżeli, e, jeżeli zostanie ona tam odłączona od wsparcia twórców. E, więc tego, tego gdzieś tam middle groundu pomiędzy tym, czyli czegoś co na przykład ma jakąś tam kampanię skromną, singlową, ale oprócz tego e, jest doświadczeniem raczej bardziej multi, bardzo mało takich tytułów ogrywałem. Więc osobiście nie miałem za bardzo takich doświadczeń, żeby mi ktoś zabrał, grę, w którą w którą i do której chciałbym wrócić. Były przypadki po prostu, że się wsparcie skończyło, więc przestały być rozwijane. No i można tylko tłuc w kółko już w to, co, co zostało stworzone do tej pory, no, ale to jest naturalna kolej rzeczy, i to, to nie, jakby nie, nie bardzo jest na co się tu oburzać. Tak? A, natomiast nie, raczej nie byłem, nie byłem po tej stronie, co właśnie gracze Dekru czy, czy cokolwiek podobnego, żebym stracił dostęp faktycznie do jakiejś zawartości, która była tą e, główną, może częścią jednak, jednak e, zabawy, e, i żebym ja nie mógł do tego e, dotrzeć już w tym momencie. E, I ogólnie uważam, że tak, jak najbardziej powinno to funkcjonować w ten sposób, że. Przede wszystkim w ogóle nie widzę powodu, żeby blokować jakiekolwiek treści singlowe z racji, nie wiem, braku serwerów czy, czy z racji usunięcia wsparcia czy cokolwiek takiego. Więc jeżeli nawet tak, no bo te wszystkie strzelanki, właśnie i chyba dekru, z tego co zrozumiałem, też były tak skonstruowane, że jest trochę jakiegoś tam kontentu singlowego, no ale to raczej jest na raz. Kupujesz grę na początku, żeby sobie przyzwyczaić się do, do sterowania i tak dalej, przechodzisz to raz. Już raczej do tego nie wracasz, bo to nie jest to, to, to nie jest ten główny fokus gry, tylko główna zabawa się zaczyna w momencie, jak wchodzisz na multi. E, wiele takich tytułów raczej nie, nie miałem. E, w sensie nie miałem styczności osobiście z nimi. Natomiast nawet w takich przypadkach nie widzę powodu, żeby śmierć serwerów i śmierć tego segmentu multi musiała się przekładać na brak dostępu do Singla. To jest dziwne. Natomiast jeśli chodzi o ten segment multi, to podobnie. Nawet jeżeli pierwotnie nie było tutaj raczej wsparcia dla serwerów prywatnych. No to myślę, że tak, jak najbardziej sensownym oczekiwaniem byłoby, żeby na przykład, kiedy już wiadomo, że to będzie zamykane, żeby twórcy jednak otworzyli to, tak? Żeby otworzyli możliwość właśnie jakimś ostatnim patchem, czymś takim, że okej, okay, dobra, my się zwijamy, nie opłaca nam się już tego utrzymywać, natomiast jeżeli wy chcecie grać, jeżeli wy macie możliwości stawiania tych serwerów, to proszę bardzo. Bo jeżeli jakby oni i tak porzucają już ten tytuł, i tak już nie będą przy nim pracować, i tak nie będą go rozwijać, i tak nie będą go w jakiś sposób dalszy monetyzować, to ciężko powiedzieć, dlaczego miałoby im przeszkadzać istnienie tych serwerów prywatnych. I tak jak Krzysiek wspomniał, jeśli już to, co najwyżej to pomaga, bo utrzymuje jakąś tam nawet szczątkową bazę graczy i pamięć o w ogóle marce, tytule i tak dalej. Więc tak myślę, że to byłyby takie zdrowe praktyki biznesowe, których, których moglibyśmy jako użytkownicy oczekiwać. Natomiast w rzeczywistości była z tym różnie. No właśnie, próbując odpowiedzieć na to pytanie, odnaleźć sens tego, dlaczego deweloperzy nie pozwalają, odpowiedź wywodzi się z dwóch rzeczy, a, czas, a w pewnym sensie z jednej. Jakby przyjmijmy, że byłaby na przykład. Sytuacja, że mamy na przykład takiego Overwatcha i przyjmij, znaczy na początku Blizzard mówił, że będzie Overwatch 1, Overwatch 2 i że będą działać sobie na osobnych tych, że Overwatch 2 miał być za darmo, Overwatch 1 za płatny, no i miały też serwery żyć jakoś tam razem. Potem stwierdzili, dobra, ubijamy Overwatch 1 i tworzymy Overwatch 2, i to jest jeden z powodów. Po co deweloperzy mają, yy, znaczy po co wydawcy mają yy, trzymać poprzednią część, poprzedniej yy, jakkolwiek, czy to, czy to nawet bez wsparcia, jeśli mogą to zamknąć i tym sposobem zachęcić do drugiej części. Inna kwestia, nie zachęcić do drugiej części, a zachęcić do innej gry. Przyku yy, przykład, yy, nie wiem czy kojarzycie, była taka moba yy, z trzeciej osoby, ona się chyba nazywała Paradox. Paradox, coś mi się takiego... Pa nie, Paragon, Paragon. Paragon yy, był przez epika. Paragon został w pewnym momencie zamknięty, no i nie chciano do niego wracać. A dlaczego? No bo przecież Epic ma inne gry i może tym, tym samym poświęcać czas na zachęcanie do tego chociażby Fortnite'a, żeby gracze, którzy jakoś tam Paragonem żyli, żeby po prostu przeszli na te inne gry. Tak to po prostu działa. Im się to też w taki sposób nie opłaca. Przynajmniej ja to, ta, to widzę jedyne usprawiedliwienie. Natomiast jeśli chodzi o te prywatne serwery i zamykanie tych gier multiplayerowych, ja miałem to nieszczęście, że wiele razy zdarzyło mi się stracić pewną grę. Ja wspominałem o Battlefield Heroes, wspominałem, nie wspominałem o na np. Evolve, które zostało, było najpierw płatne, potem przeszło na free to play, a potem zamknęli wsparcie. Przez kilka pierwszych miesięcy od ogłoszenia tego jeszcze gra działała, a potem już serwery zostały wywalone do kosza i nikt nie mógł w to grać. Nie było żadnej możliwości. I to w ogóle też jest taki fajny przykład, bo widać, że gracze bardzo walczą o pewne tytuły. Przykładowo, właśnie wiem, że powstawały prywatne serwery. Battlefield Heroes, nie wiem w ogóle czy EA przypadkiem ich potem nie zdejmowało, nie, nie szli na, na wojnę z nimi. I chyba nawet tacy, jeśli ktoś chciał zostawić ten prywatny serwer, to musiał coś tam opłacić EA. Coś mi się obiło o uszy, ale nie mówię, że to jest potwierdzone. Jeśli chodzi o Evolve, też powstawały prywatne serwery, gracze próbowali jakoś wskrzesić tą grę, ale z racji tego, że jakby możliwość tworzenia własnych zamkniętych serwerów była zamknięta, to to było utrudnione. Teraz moi drodzy, dlaczego dużo ludzi pamięta, kojarzy, kocha Left 4 Dead? A? Bo tam utworzenie prywat... Nie ma już tam oficjalnych serwerów, są tylko prywatne. Ale utworzenie tam prywatnego serwera to jest dwie minuty. Może przesadzam, półtorej. I ludzie tworzą te serwery i wciąż w to grają. Przecież Left 4 Dead jest nieśmiertelny, a Back 4 Blood chyba w tym momencie liczba ich graczy jest. Poniżej oczekiwanych na pewno. Eee, nie wiem, ile aktualnie gra w Back 4 Blood, a, nie, ciężki ten English, ale jestem przekonany, że więcej ludzi gra w Left 4 Dead. A. Jestem przekonany, dam sobie coś, żeby nie było mi szkoda. Nie wiem, paluszek u, u stopy uciąć, że więcej ludzi gra w Left 4 Dead. A. Naprawdę, no bo tam łatwo to było, a w Back 4 Blood też są tylko i wyłącznie chyba oficjalne serwery. Więc te prywatne serwery jak najbardziej zmuszają do tego, znaczy zmuszają, zachęcają graczy, żeby jednak zostali po, po tym braku wsparcia, czy nawet sobie przypominali o grze w momencie, kiedy jest jakaś, nie wiem, rocznica danej gry. No, ludzie są sentymentalni i wracają do takich rzeczy a brak tych prywatnych serwerów mówię no z jednej strony zachęca do tego, żeby ludzie przeszli na inne gry wydawcy, a z drugiej strony właśnie nie daje możliwości graczom, żeby jakoś wspominać tą grę. A to jest właśnie piękne, że gracze potem o to walczą. Czy to z Evolve, właśnie czy to z Battlefield Heroes. Bo to niestety podobnie było w tak samo gdyby była kwestia tych Battlefieldów. Dlaczego więcej ludzi gra w Battlefield 3 niż tego najnowszego? Bo można założyć serwer, tylko że tam chyba serwery, akurat założenie serwera na 64 osoby jest płatne. Ale jest taka możliwość. Jest jak najbardziej. Więc ludzie po prostu pod to idą, jeśli kochają dany tytuł. A że EA prawdopodobnie. Ja w pewnym momencie coś czuję, że EA zamknie niektóre serwery i powie, że. A po co wam starsze Battlefield? chodźcie do najnowszego. Chociaż ja wiem, że ludzie ich wtedy tak zjedzą, będą tak po prostu pożerani, chociaż czy im to już robi różnicę, już Electronic Arts ma taki... Są tak negatywnie postrzegani i nie, nie można się zastanawiać dlaczego. Ewentualnie też inna kwestia, jeśli też mówimy o Electronic Arts. Ja mów, mówiłem, że miałem kiedyś okres z Fifą. Ja miałem okres z Fifą 12, coś tam sobie pogrywałem. I w Fifie 12 też był foot, czyli to jest paczek, bla bla bla. I yy, w pewnym momencie też to, ten tryb został usunięty, mimo że można było grać na singlu w niego. Yy, I został on usunięty. I dlaczego? No żeby po prostu ludzie szli do nowszych części. No Tak to po prostu u, yy, u elektroników wygląda i to nie jest zbyt, zbyt rzecz pozytywna. Dlatego uważam, że stworzenie tej... Tej inicjatywy i jak najbardziej się przyda. Oczywiście, z jednej strony będzie to wywierało pewną presję na deweloperach, ale co nas to obchodzi, jeśli chodzi tu o kwestię tego, żeby gry, które, które nam się podobają, żebyśmy mogli dalej w nie grać? Bo to jest powraca kwestia tego, co mówiliśmy na poprzednim podcaście i to, co wspominał Krzysiu, że my mamy kupować gry, ale nie być ich posiadaczami. No, dajcie spokój, no. Dlatego my mamy prawo o, do walczenia o te serwery i o, o walczenia o to, żeby te gry dalej żyły. No. Natomiast ja tak uważam, jako osoba, która dużo razy musiała opuścić pewne gry, bo serwery zostały zamknięte. A nie chcę mi się wspominać nawet, ile MMO yy, widziałem, ile umierało. Yy, I właśnie z MMO też ludzie tworzą prywatne serwery, co mnie to też jak najbardziej cieszy. I pomijam fakt, że niektóre prywatne serwery są lepsze niż oficjalne. Ale tu już nie wnikajmy w te rzeczy. Wydaje mi się, że ile mamy? Pół godzinkę, 15 minut. Wydaje mi się, że ostatni temacik. Przed podcastem rozmawialiśmy o różnych tematach. Czy życzycie sobie, żeby jakiś z nich na koniec wziąć pod uwagę? Jaki ja byście powstało. sobie życzyli? Chyba cały czas pomijając jakieś pojedyncze zmianki, nie omówiliśmy live serwisów. Live serwisy i jak najbardziej Krzyś. Możesz nawet zacząć jak już, te, jak już jak tak. Już, e, bardzo. Jak się tak e, zachęciłeś do tego. E, live serwisy tutaj. Um, ja jestem generalnie przeciwnikiem tego, co może być trochę postrzegane jako dziwne, bo przecież zagrywam się w Helldivers 2, gdzie to jest oczywiście live serwis. Ale dobry live, live serwis. Ale to, ale to jest dobry live service, który szanuje. Dokładnie. To jest dobry live service, który szanuje czas i pieniądze gracza. Nie są wydawane jakieś nie wiem, bzdurne dodatki kosztujące nie wiadomo ile pieniędzy. Teraz przecież pierwsza duża aktualizacja wyszła, ile to jest pół roku od premiery, mniej więcej, trochę więcej jak pół roku od premiery. Pierwsza duża aktualizacja yy, jest darmowa. Jest darmowa. Jedyny dodatkowy wydatek, jaki można mieć w Helldiversach, można, nie trzeba, w ogóle nie trzeba. To są superkredyty, które można oczywiście kupić yy, yy, poprzez yy, sklep w grze. Można te superkredyty yy, kupić, ale można też yy, po, te superkredyty pogrindować sobie spokojnie na misjach. Ja odkryłem bardzo. Ja, ja odkryłem. Może to trochę za dużo. Ja <laughs> Może to trochę za dużo powiedziane, ale ja mam swoją metodę na grindowanie tych super kredytów. Po prostu wybieram misję na niskim poziomie trudności i prawie zawsze 30-40 kredytów z takiej misji wyciągam. A ci, jest jeszcze inny sposób. Że Ta. jakby kiedy zaczynasz jakąś misję. To mapa jest zawsze ta sama i szukasz miejsca, w którym nie wiem, jest brama do otworzenia, czy jak grasz z kimś, to brama dla par, otwierasz to i jak są tam super kredyty, to tam chyba albo odłączasz sobie kabel od internetu, albo tam Alte F4 szybkie, wczytujesz tą samą misję, bierzesz znowu super kredyty i tak w kółko. I te super kredyty cały czas się naliczają. Ja z tego nie korzystałem. Ale bo ja tam wolę sobie po prostu pozbierać, ale słyszałem, że jest taki sposób, a Arrowhead jakoś ma w to wywalone. Mają ja w to wywalone i miejmy nadzieję, że dalej będą mieli. Poza tym też e... chyba nie ma żadnego limitu, ile na przykład możesz tygodniowo, dziennie zbierać tych super kredytów. Chyba nie ma, nie? Nie sądzę. Ja jak miałem taki ostry, ostry ostre parcie, żeby, żeby sobie cisnąć, to jednego dnia chyba ponad 200 kredytów nabiłem na misjach. Ja wiem, że to jest, że to może być niewiele, bo ludzie potrafią z jednej misji 220 kredytów wyciągnąć. Ja najwięcej, co mi się udało z jednej misji, to było trochę ponad 100. Ja nigdy stówy nie znalazłem w jednym tym, w jednej paczce, więc. Tak, ja, mia ja miałem tego farta, że w jednym keszu znalazłem 110 kredytów. A widziałem e, rolki na Insta, gdzie ludzie 220 znajdowali. Eee, ale tak, Helldiversi to jest przykład takiego dobrego live serwisu, który szanuje twój czas i twoje pieniądze. Eee, płacisz raz, i tak naprawdę grasz, grasz i grasz. No i to sprawdza się. No przecież ich początkowa baza graczy, te ponad eee, przecież pik, chyba u nich szczyt eee, popularności, to było ponad pół miliona graczy na samym Steamie. A jeszcze dojdźmy sobie do tego graczy z PlayStation. To pewnie oko, e, około miliona ludzi e, w, tym na, e, w tym okresie największej aktywności pewnie był. E, inne przykłady. No tutaj wiadomo, no, Fortnite jaką ma opinię, taką ma opinię, ale to też jest dobrze prowadzony live service. E, pobierasz grę za darmo. I możesz sobie kupować te widolce, żeby dalej kupować sobie te y, różne skórki, emotki i tak dalej. Jasne, dla osoby y, wieku powiedzmy poniżej 15 lat przykładowo no to ta osoba, te, te, taka osoba de facto dziecko może czuć presję, że chwila, tutaj wszyscy mają skórki, nie wiem, Goku, Anakina Skywalkera czy Spidermana, a ja cały czas biegam na domyślnej. To może wyciągnę od mamy trochę pieniędzy na te widolce, żeby sobie kupić jakąś e, skórkę, nie wiem, Naruto <grym> na przykład. Ale to też jest live serwis dobrze poprowadzony, bo niczego od ciebie nie wymusza. Właszcza, dostajesz grę Teraz Fortnite poszedł według mnie w bardzo elegancką stronę, że nie tylko mamy Battle Royale, ale mamy również Lego Fortnite, mamy również wyścigi, tak. mamy również to, to w stylu Guitar Hero i e, ogólnie mój e, przyjaciel jest bardzo wielkim fanem Guitar Hero i Rock i on mi chyba nawet mówił, że można podłączyć tą gitarę z Guitar Hero i można no. nawet na tym grać w Fortnite, cie. więc to też jest no. coś, coś, co po prostu się szanuje. A dodatkowo jeszcze Fortnite będzie dalej e, rozwijany w nowych kierunkach, bo w e, tym roku e, Disney został częściowym e, udziałowcem e, w Epicu i e, będzie, to, będzie też ta baza, na której powstawał Fortnite, będzie też bazą dla e, tych nowych e, Experience, tak to pięknie określają, e, na bazie też wszystkich licencji, mm -hmm. jakie ma Disney. Ja uwielbiam, ja uwielbiam, jak mówią, to jest zupełnie nowy experience. experience. Zupełnie nowe doświadczenie. Co? Jakiegoś nowego Expa dostanę, jakiś nowy rodzaj Expa będzie w grach? Oran. Ale wiesz co, Krzysiu, jak w sumie o tym mówisz, wiesz, są różne koncerty w Fortnite. Ja czekam, aż będzie można zwiedzić Disneyland w Fortnite. No, do tego zmierzamy między innymi. Ale są też live serwisy, które pokazują swoim użytkownikom środkowy palec. Najlepszy przykład to jest Apex. Apex e, no. Przynajmniej przykład z ostatnich tygodni, miesięcy. Apex generalnie miał dosyć stabilną bazę graczy, był pozytywnie odbierany, ale nagle wyszła decyzja, żeby zmienić Season Passa. Teraz Season Pass jest dzielony chyba na trzy poziomy. Na każdy z tych poziomów jest dzielony na dwie części. I o ile masz ten podstawowy Season Pass, gdzie wszystko, ma, gdzie wszystko po prostu grindujesz, o tyle masz kolejne poziomy, gdzie już musisz wyłożyć prawdziwe pieniądze. Zaczęły się troszkę, zaczęli się troszkę z tego wycofywać, bo Wcześniej było tak, że jak chciałeś tego Season Passa Premium, czy jak to oni tam nazywali, to mogłeś to walutą odblokowaną w grze. Tą walutą premium tam sobie odblokować. Ale nagle stwierdzili, nie, zrobimy wam dwa, takie dwa poziomy, jakiś premium i super premium. Nie pamiętam, jak to się, jak to się dokładnie nazywa, nazywa. Ja to tak swoimi słowami. Premium i super premium, i za każdy z tych poziomów premium i super premium musicie wyłożyć prawdziwy hajs. No i zrobiło się oburzenie, ludzie zaczęli opuszczać serwery, no to oni zaczęli wycofywać się i że tylko ten poziom super premium będzie wymagał prawdziwe, prawdziwej kasy. Ale to już jest za późno. Już sobie strzelili w stopę. Nie jestem pewien, czy jako live service można potraktować Escape from Tarkov. Jak sądzicie, to, to, to się liczy jako live service czy nie do końca? Czy znaczy z jednej strony jest on cały czas rozwijany, ale on chyba też jest, to jest bardziej kwestia early access. On chyba jeszcze jest w tych, tych, tak, tych tak, tak. podłamach. Ale, ale to, tutaj, tutaj też twórcy strzelili sobie w stopę, bo mają grę w jak Accessie. nie wiadomo, kiedy ta gra y, trafi, y, kiedy dostanie wersję 1.0, działają trochę na zasadzie właśnie też live serwisu. I tutaj nagle wyjeżdżają z nowym pakietem dodatków, który nie powinien być płatny, jeżeli wcześniej już jakiś pakiet dodatków kupiłeś, a oni chcą za ten nowy pakiet jeszcze więcej pieniędzy niż za ten poprzedni pakiet. No i ludzie też zaczęli się rakiem wycofywać yy, z Tarkowa i zaczęli in, i jakiś tam inny extraction shooter grać. Mm. No, jeszcze jest, jest jeszcze jest Destiny, ale tutaj, jeżeli chodzi o Destiny, ja osobiście nie mam opinii. Mnie się Destiny nie podobało. Zobacz. Konkretnie dwójka. Tak. Yy, nie wiem, znaczy, model strzelania był spoko, ale gra wydawała mi się strasznie taka płytka. Nie wiem, nie, nie, wiem, nie wiem, jak to inaczej określić, ale mamy też tutaj przykład, te, też możemy tutaj nawiązać do Destiny, czyli matki współczesnych live serwisów. Gdzie. Oni co jakiś czas wydawali, bo już wydawać nie będą. Teraz będą tylko jakieś darmowe, mniejsze rozszerzenia. Takich dużych, fabularnych już zapowiedzieli, że nie zrobią po tym, jak Bungie zwolniło ponad 200 osób. A szef Bungie dalej się chwali kolekcją samochodów za miliony dolarów. Mam nadzieję, że mu ta kolekcja spłonie. E... <laughs> tak, pod, pod tym względem palą ze mnie, ale z niego jeszcze większy. Eee, oni tak, najpierw trzeba zapłacić za podstawową grę, a później za wszystkie te duże rozszerzenia fabularne. Ja pamiętam, kiedyś przeglądając jakieś promocje na PSN, natknąłem się na była chyba do pierwszej części Destiny, jeszcze eee, natknąłem się na jakąś promocję kompletnego Destiny 1. Ca całej gry ze wszystkimi tymi dużymi rozszerzeniami fabularnymi. To tam wyszło, że na promocji około 400 złotych? Ja, ja się złapałem za głowę, chrzaniło. 400 złotych za grę? No teraz to wiadomo, tak, teraz, teraz, anio, teraz wszystkie Tak, dodatki. tak, tak, no. tak, tak. Teraz te. To, 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 to było już jakiś czas temu, no mówię, to chodziło o Destiny 1, więc... Czasem y, paradoks. Pathetic. <laughs> tak, paradoks, czy, czy Electronic Arts w przypadku Simsów na przykład. O Jezus, to już w ogóle. <laughs> tak, y, si, y, któraś część Simsów tam miała kilkadziesiąt różnych dodatków i łącznie... Każdy żeby <laughs> przy... Tak, każde, de facto każdy Simsy, ma rację. I de facto, żeby y, wszystko... Y, wszystko kupić jednym rzutem, to trzeba wydać kilka tysięcy łącznie. Pragnę tylko podkreślić, że najlepszy dodatek do Simsów to był do Simsów 1 Abracadabra. Najlepsze wprowadzenie bawienia się w czarodziej w świecie Simsów. Warto, tak. warto też zauważyć, jak te live serwisy po prostu upadają na ten. Pozwolę sobie określić bardzo y, pompatycznie, y, głupi ryj, y, ze względu na to, że y, chociażby mamy Marvel's Avengers, które już było wspomina, wspominane, mamy ale, Sunset Squad, ale dobrze, przepraszam, fawę ci, ci na chwilę. Jeśli chodzi, mm -hmm. jeśli chodzi o Avengersów, spadli z rowerka kompletnie. Źle to zostało zorganizowane, ale wszystkie rozszerzenia były darmowe. To jest, to jest akurat y, z mojej strony jakiś tam poziom szacunku, bo wszystkie nowe postacie, wszystkie duże rozszerzenia fabularne, były darmowe. Nie to, co w pewnej innej grze, która wyszła w tym roku i y, polega na licencji DC. Hmm. Czekaj, chwilę, ale, hmm. ale czekaj, w co jest trzeba płacić za ten. Aha, faktycznie. Jeśli... Jeśli nie chcesz grindować 30 godzin tych samych misji, co grindowałeś wcześniej w Głównej Fabule, to tak musisz, musisz wyłożyć prawdziwy hajs za Jokera i panią Fris. Ale patrz, jak miło, tylko 30 godzin. Tak, ja, 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 ja tak rzucam, ale to jest, to jest około, bo tam trzeba wszystkie te poziomy jakiejś tam przepustki sezonowej zrobić. No to faktycznie, no ale warto zauważyć, że. I właśnie Marvel's Avengers, czy właśnie teraz Suicide Squad, gdzie były porównania, że więcej ludzi gra w serię Batman, Arkham, gdzie y, też inne live serwisy. Anthem, <coughs> przepraszam. Y, znowu wracam do Electronic Arts. No, one się wywalają na ten, na ten głupi raz, ze względu na to, że no, tworzysz grę, która. Z jednej strony, no, jakbyście usłyszeli grę usługę, tak po prostu lajtowo, usłyszeć, że gra, która jest ciągle rozwijana, no, no to gdzie jest problem, nie? Ale potem pojawiają się tak, że, te, że ten rozwój gry jest ukryty za tym, że musicie jeszcze więcej pieniędzy wywalić. Jest ukryty za tym, że jeśli chcecie mieć cokolwiek za darmo, właśnie trzeba grindować jak, jak poryty, nie, nie szanuje się w ogóle właśnie czasu tego, tego człowieka. A przede wszystkim fabularnie również te gry błądzą jak nie wiadomo co, jak kurczak bez głowy bo warto zauważyć jak oni to wymyślili, chociażby w Suicide Squad gdzie kończysz fabułę no już w poprzednim podcaście był spoiler, że Brainiac jest finałowym bossem, no a to powiem jeszcze więcej, że Brainiaków jest 14 i fabularnie to trzeba za każdym razem ich, ich pokonywać i dla mnie to tak no, totalnie trzeba wiedzieć, jak zrobić ten live service. Poza tym, Marvel też miał o tyle problem Avengers, że jakby jesteś tym potężnym torem. Jesteś Iron Manem, który wali laserami, a jedną postać bijesz dosłownie 5 minut, bo jego pasek zdrowia tak nisko, znaczy tak powoli się ulatnia. I to jest też takie problemy ze względu na to, że tworzysz grę, a nie masz przemyślane yy, w ogóle jak to wygląda fabularnie jak to wygląda jeśli chodzi o jakikolwiek sens w tej grze, nie? I czasami po prostu te live serwisy naj, najprościej rzecz ujmując tracą sens. Helldivers, Helldivers 2 wydaje mi się nie traci sensu, bo każdy chce po prostu walczyć za tą super ziemię. Ten, ten cały motyw jest konstruowany tak, że chce się do tego wracać, nie? Zwłaszcza jeśli ma się z kim w to grać. Więc... Yy... Mhm, Draxy? Nie, ogólnie w tym temacie wydaje mi się, że też dużo się rozbiło o e, tak, znowu do tego wracamy, o trendy. Wracamy, wracamy. E, tak, bo był, był ten, ten moment dziejowy, że tak w ogóle były były y, jakieś tam predykcje przez, przez wielkie nazwiska w branży, że. Teraz to już w zasadzie w ogóle gry singlowe się nie będą liczyć, że te live-serwisy to jest hmm. przyszłość, to jest w ogóle to, jak teraz gaming będzie wyglądał i, i tak naprawdę wszystko już powinno być live-serwisem, bo tylko to się opłaca, tylko to ma sens, tego chcą ludzie. E, ja myślę, proszę, nie bardzo Przepraszam. <śmiech> <śmiech> tak, jak, tak, jak, tak jak mam specyficzne podejście do, do Baldura, tak trzeba przyznać, że Baldur jest totalnym zaprzeczeniem tego. Mów <laughs> dalej, Draxy. Tak, okazało się, że nie bardzo. I jakby myślę, że właśnie z tego też wypływa to, że te live-serwisy od pewnego momentu już zaczęły mieć też bardzo niedobrą prasę, tak naprawdę. Znaczy, no, oczywiście nie, może od mainstreamowych, jakichś tam mediów, które jednak starają się je promować, bo pójdą to na rękę, ale jeśli chodzi o właśnie samych graczy i jakieś takie mniejsze, oddolne inicjatywy, no to raczej się wiele osób na to trochę obraziło. No Warto bo... zauważyć, że mało już twórców używa słowa live service, bo jest już negatywnie kojarzony. Mhm. Tak, bo tego się zrobiło dużo i e, wiele z nich zaczęło być właśnie realizowanych no, w niekoniecznie sensowny sposób. E, I tak, ludziom zaczęło to zgrzytać, zaczęło być do tego jakieś takie uprzedzenie, że oho, okej, okay, dobra, czyli są spore szanse, że ta gra będzie właśnie miałka, powtarzalna, e, niedopracowana. A jednocześnie nastawiona na bardzo agresywną monetyzację za ten nowy content, albo za jakieś wszelkie inne wspomagacze, które, które się tam będą pojawiać, i generalnie że to będzie po prostu, właśnie, experience mało ciekawy, mało przyjemny, szybko się nudzący, a jednocześnie cały czas próbujący gdzieś tam wyciągać od nas czy to pieniądze, czy właśnie takie zaangażowanie, ten, ten grind. To, że my będziemy tam spędzać całe godziny, mimo że wcale się dobrze nie bawimy. E, więc tak, myślę, że w pewnym momencie ludzie zaczęli się bardzo wystrzegać tego i bardzo podejrzliwie patrzeć na każdy tytuł, który się reklamował jako nowy live service. E, I też oczywiście się pojawiły jakieś tam inne... Sytuacje typu na przykład gry, które się bardzo reklamowały jako live serwis, który będzie miał mega długie życie, który ma zaplanowane cudawianki na następne 20 lat do przodu, a potem się okazało, że oni się wyprzytykali z pomysłów kontentu i w ogóle sił życiowych, nie wiem, 2 lata, 3 lata. I też zaczęły się po prostu głosy pod tytułem, że hej, ale. Jakby nie dowozicie tego, co obiecaliście, i czujemy się oszukani, więc gdzieś tam kontrowersje narosły z różnych stron i, i zrobiło się średnio przyjemnie w tym temacie. Natomiast to nie znaczy, że wszystkie te gry są złe, czy nie znaczy, że ten model nie ma sensu. Są, są jak najbardziej przykłady tytuły, które robią to ok, które faktycznie mają, jakby od początku są pomyślane w taki sposób, że to działa. I jeżeli gdzieś tam się z nimi zetkniemy, one nam przypasują, to absolutnie nie mam żadnego problemu, żeby do nich faktycznie wracać, co jakiś czas dokupić coś nowego i jak najbardziej to gra i buczy. Ja ze swojej strony na przykład myślę, że możemy podciągnąć pod, pod termin live service ten Dead by Daylight. Ja do tej gry wracam co jakiś czas. Czasami <śmiech> <śmiech> Czasami coś mnie zniechęci, czasami gdzieś tam, nie wiem, jakiś balans gry przez jakiś nowy dodatek jest zaburzony w sposób, który mi nie odpowiada i się odbije na jakiś czas, ale nie wiem, po paru, nie wiem, tygodniach, miesiącach wracam. Patrzę, jak wygląda sytuacja, co się nowego od tamtej pory pojawiło, jak się gra w, w to teraz. No I zwyczaj wtedy, jeżeli, jeżeli jest okej, okay, no to sobie znowu wracam na jakiś czas. I też, też mam znajomych, którzy podobnie funkcjonują, więc też mam z kim w to grać. I uważam, że to jest jedna z tych gier, które działają w tym modelu, bo różne można mieć zarzuty do tego, czy to do community, czy do różnych innych rzeczy. Natomiast to jest gra, która od początku jest pomyślana, żeby funkcjonować tak, jak funkcjonuje. Ona ma całe swoje lore wewnętrzne zbudowane tak, że można w nieskończoność dokładać tam jakieś nowe treści, nowe postaci, i to jest wewnętrznie spójne. No i oprócz tego bardzo też dobry ruch w kierunku tych licencji różnych, wykupionych od, od zewnętrznych marek. No bo sięgamy po różne bardzo znane postaci, znane horrory, znane Uniwersa. I jakoś to jest wrzucone w taki sposób, który działa, który ma sens i zawsze jest ten element czekania, że no co tu jeszcze się pojawi, czy nie wiem, jaka jeszcze kultowa postać miałaby tu sens, czy na którą byśmy czekali jako, no nie wiem, na przykład miłośnicy horroru i gdzieś tam, gdzieś tam to działa. Tak jest cały czas potencjał, żeby coś dokładać, żeby coś rozwijać i to jest realizowane w, myślę, dość satysfakcjonujący sposób. I po prostu jeżeli nam ten, ten rdzeń tego gameplayu i tego, czym ta gra jest, pasuje, to jak najbardziej ona nas utrzyma na dłuższy czas przy sobie. Ja się tak w sumie zastanawiam. Znaczy tak trochę poważnie, trochę niepoważnie powiedziałem, że współczuję, bo sam dużo, 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 za dużo grałem w Dead by Daylight i uwielbiałem naprawdę tą grę, ale zmiany jakie były w gameplayu do mnie tak nie przemówiły w pewnym momencie, że odpuściłem tą grę. Znaczy ja w ogóle odpuściłem sobie gry rywalizacyjne i to też jest ten główny powód. Natomiast jak wspomniałeś o, o tym, że mieli na to pomysł, ja się właśnie zastanawiam co dalej, bo już trochę, pozwolę sobie tak nazwać, śmierdzi mi czymś niepokojącym, bo ostatni dodatek dodał Lara Croft. I czy ona jest jakoś bardzo z horrorami związana? No niezbyt. Fakt faktem jest ona jakby taką ikoną też przetrwania, zwłaszcza te najnowsze y, Tomb Raidery pokazały, że, y, że ma w sobie właśnie taki ten survivalistyczny y, fragment, ale co dalej pójdzie? Czy nagle zaczną dodawać coś wokół tego horroru? No nie wiem, no. Plus czasami w tych dodatkach wydaje mi się, że się gubią. Patrz, laleczka czaki. Ja tyle negatywnych rzeczy słyszałem o laleczce czaki, mimo że ludzie chcieli laleczkę czaki, tak, i ją dostali. Community było tak po prostu. Niechętne wobec tego, no bo jest ta laleczka mała, jest ledwo widoczna, podobno ma, podobno ma mnóstwo mechanik, że nie idzie z nią czasami wytrzymać. Nie wiem, ja jeszcze na lale... nie wiem, czy powinienem mówić jeszcze, może kiedyś do Dead by Daylight wrócę. Na laleczkę czaki nie grałem, ale sam wiem, że były czasami takie dodatki, że no fakt, potem to nerfili, ale przez pierwsze kilka tygodni nie grałoś, nie dało się grać. Yy, Draxi, no ale... Dobra, moment, bo Dragsy, widzę, widzę, się jeszcze chciał dodać. Aha. Nie, tylko odpowiem, bo ja na przykład też ostatnio trochę przestałem w to grać, ale bo zdarzało nam się regularnie właśnie tam przez ostatni plus minus rok grywać właśnie z defonem. Tego czasem na streamach gościliśmy. I my się odbiliśmy teraz ostatnio na, no już, już parę tygodni od tego czasu minęło, jak wszedł, weszło to DLC z, czy tam chapter, jak oni to nazywają, z Dungeons and Dragons. Mhm. Wszedł Wekna we i on na przykład da mnie laleczkę czaki spokojnie. Przyjęliśmy i jakoś tam, jakoś tam to działało. Ja nie ja byłem jakiś oburzony tym gameplayem. Nie miałem poczucia, że jakoś, jakoś tutaj balans jest tragiczny. Natomiast przyweknie trochę tak, bo dość szybko wyszło na to, że jak już przeszły te tam powiedzmy, nie wiem, pierwsze 48 godzin, kiedy nikt nie wie co robi i ludzie zaczęli bardziej ogarniać, jak tą postać obsłużyć, to okazało się, że ona jest na tyle potężna, że w większości przypadków, jeżeli nie masz bardzo. Skoordynowanej drużyny jako, jako surwajwoży, to e, jest masakra. Jest bardzo ciężko cokolwiek zrobić, e, bo on jest po prostu potężny. Ale to też jest e, trochę myślę, y, to, to jest zauważalna tutaj tendencja. E, to, to się powtarza. Za każdym razem, jak wychodzi nowy killer, e, on jest za, za silny. On jest no. na początku puszczony w wersji bardzo mocnej, żeby ludzie mieli frajdę z ogrywania go jako nowości, a później w kolejnych patchach on jest osłabiany i gdzieś tam dostosowywany do balansu, ale oni praktycznie wszyscy wychodzą za mocni pierwotnie. Więc jak słyszę, że na przykład, nie wiem, że Chucky odstraszył wiele osób, bo, bo był, bo psuł grę w momencie, jakby został wypuszczony, tak naprawdę każdy nowy killer pisuje grę na, na, nie wiem, pierwszy tydzień, dwa. No kiedyś e... pielęgniarka miała chyba 10 daszy, więc to, to był ten poziom. No. A co do samej kwestii tego, że jakby czy gra ma pomysł, który się wyczerpał, czy nie i jakby solar Croft oznacza. E, ja też miałem takie wrażenie, że to trochę jest dziwne, że nie łączył tej marki z. Draks go eee, przerywa. No, no. Tak, Draksie zamienia się w robotach. Może zaraz wróci do nas zdrowszy, yy, że tak to ujmę. Yy, Krzysiu, co ty, ty to, coś chciałeś dodać wcześniej? Tak, w międzyczasie. Yy, Lara Croft do pewnego stopnia ma bo tak jak mówiłeś, yy, ten element survivalowy, survivalowy z tą ostatnią trylogią się z nią teraz bardzo mocno wiąże. A wcześniej, no nie oszukujmy się, Lara Croft regularnie walczyła z potworami, więc yy, z potworami czy z dinozaurami, więc tutaj to też do pewnego stopnia ma sens, bo Ciki leży z Dead by Daylight, no to większość z nich to są potwory. No tam pomijając, kto tam jest, Michael Myers. No Michael Myers jako potwór się nie liczy. To, znaczy, to jest dłuższa historia z nim, on jest, jest jakby złem jest... wcielonym. Tak, to jest, to, jest, to jest dłuższa historia. Ale na przykład która... z krzyku. Bo u jest to faktycznie na przykład. To jest człowiek. To jest, to jest, to jest człowiek, człowiek. O, draksi. Zaraz oddamy Ci głos. R rozmawialiśmy, I jak to... cię y, przerwało. Mów także, dalej Krzysiu. Także do pewnego stopnia ta Lara Croft ma sens, bo y, ona się kojarzy z Survivalem, kojarzy się z tymi potworami, z którymi walczyła. Dalej, jeśli chodzi o crossover z DD i dodanie wekny. To też ma sens. To też ma sens, bo DD jest takie, jak sobie wymyśli to tak naprawdę Dungeon Master. Dungeon Master może zrobić historię, może przygotować historię bardziej nastawioną na przygodę, może zrobić bardziej historię nastawioną na survival. A może, te, może też zrobić, yy, może też pobawić się w USA Cravena i zrobić sobie yy, krwawą łaźnię ze swoimi graczami. Yy, tym bardziej, że Vekta, no to jest chyba jeden z takich kultowych potworów już jeśli chodzi o uniwersum D&D, więc y, tutaj tym bardziej ma to sens. To jest taka też siła zła, z którą chyba każdy się liczy. Direkcji do dokończ, co miałeś na myśli? Wspominałeś tutaj o, la, o, właśnie, dodatku z Larą Croft. Tak, i mnie internet obezwładnił. Tak. E, dobra. E, znaczy, nie, chciałem powiedzieć tyle, że mi się też ona gdzieś tam niekoniecznie kojarzy z, jako element pasujący do tego, do tej układanki. E, natomiast. E, w kwestii tego, czy to jest zwiastun tego, że się wyczerpał ten pomysł i że już musimy coraz szerzej sobie szukać kontentu, nie wiem. Osobiście na przykład wydaje mi się, że twórcy zaczęli trochę za bardzo polegać na tych licencjach zewnętrznych i na tych crossoverach. A ja na przykład bym wolał, żeby dodali trochę więcej, zaczęli częściej dodawać te postaci własne. Bo jest iluś killerów, którzy są tworem wyłącznie, jakby z Dead by Daylight oryginalnie. I uważam, że jakby trochę gdzieś tam o tym zapomnieliśmy, bo ostatnie chyba co wyszło, co było oryginalnie ich nie, to była School Merchant, się wydaje, a to było dawno temu. I jakby rozumiem rozumiem, że, że sięganie po znane marki, znane postaci i robienie crossoverów jest fajne, jest ciekawe i zwiększa na pewno zasięgi, podoba się ludziom ale myślę, że spokojnie jest jeszcze pole, żeby dodawać własne postaci i przede wszystkim to nas też uwalnia od jakby ograniczeń związanych z gameplayem, tak? bo kiedy bierzemy postać z zewnątrz to musimy ją tworzyć pod kątem. Musimy patrzeć z tej perspektywy, jaka ta postać jest, jak ona funkcjonuje w swoim pierwotnym, jakimś tam uniwersum, nie wiem, jakie ma moce i tak dalej. I jak my jesteśmy w stanie to sensownie przetłumaczyć na realia i gameplay Dead by Daylight. I to się da zrobić lepiej, to się da zrobić gorzej. Tak, na przykład mówię, że właśnie na czakiego narzekają ludzie, bo on jest malutki. No bo jest, no gdyby on był dwumetrowy, bo żeby być dobrze widoczny w grze, to byłoby to absolutnie idiotyczne. Więc tak, więc to już stwarza tutaj pewne problemy, tak? I tak samo nie możemy mu dać jakichś zdolności, które nie mają sensu w kontekście tego, czym ta postać jest. Więc gdzieś tam to jest ograniczenie, którego nie ma przy postaciach oryginalnych. Więc myślę, że tutaj na przykład ta większa swoboda. I większa kontrola nad tym, co właściwie tworzymy, też by dobrze działała. I byłoby lepiej, gdyby to było bardziej przypłacane. Mamy, nie wiem, co drugą postać na licencji, a co drugą oryginalną. I wtedy mniejsze ciśnienie na szukanie sobie nowych jakichś współprac, a jednocześnie też z korzyścią dla samego gameplay'u. Dobra, to było w miarę zrozumiałe Draksji. Nie to, że chce ci wejść w słowo i kazać Przerwało. ci przerwać, a tak, prze, przerywać no trochę cię tnie. Tak, jak. Internet, jak jak telewizję za, za starych czasów. Więc wydaje mi się, że to jest też dla nas znak, że należy zaniechać, bo też mamy prawie już dwie godziny podcastu. Rozgadaliśmy się, a wciąż o wielu rzeczach, wydaje mi się, nie powiedzieliśmy. Ale wydaje mi się, że nie pójdziemy już w trzecią część. Wydaje mi się, że bardziej sensownie będzie skupienie się na przykład na jednym temacie. W ciągu, w ciągu jednego podcastu. Myślę, że następny podcast coś sobie wymyślimy. Jednego konkretnego, ewentualnie dwa temaciki, ale to na spokojnie jeszcze odkryjemy. Jeśli chodzi o branżę gier, wiele wątków jednak przytoczyliśmy, wiele skomentowaliśmy i powiedzieliśmy, czy nam się podobają, czy nie. Oczywiście z przewagą tego, że nam się nie podobały. Oprócz oczywiście wspomnianej dzisiejszej też inicjatywy. Do której zachęcam, żeby się przyłączyć, a my tymczasem właśnie zakończymy i pięknie się z Wami pożegnamy, oczywiście zanim. To wszystko zrobimy. To zaprosimy do zostawienia lajka, komentarza, subskrypcji na kanale Ostatnia Tawerna, na wbicie na naszą stronę internetową, gdzie znajdziecie różne newsy, recenzje. E, zwłaszcza jeśli mam nadzieję, was zachęcę, jak powiem, że większość newsów pisze Krzysiu, e, ja piszę te newsy pięknie, więc zachęcam, zachęcam. E, I po prostu e, na kanale YouTube też ciągle będą pojawiać się nowe rzeczy. Tutaj Krzysiu robi jakieś shorty my robimy sobie wspólnie podcasty, streamy, rzecz jasna. W niedzielę, poniedziałki i czwartki. Zapraszamy serdecznie i tyle chyba, jeśli chodzi o zapraszanie. Żegnamy się pięknie, tylko teraz, tak żeby była kolejność. Krzysiu, pomachaj do kamery, pożegnaj się jakimś swoim sposobem z widzami. Cześć, super Ziemia was potrzebuje. Dokładnie, proszę bardzo, <grymne> Traksy. o ile żyjesz? Drakxii chyba e, nie żyje. E, Tra internetu. żyje, internet może, Możecie w komentarzach zostawić, e, jeśli dotrwaliście do tego momentu, możecie zostawić znicz dla go, e, Wpisać miasto i znicz. E, to, to jest press taka... F to pay respect. Tak, press F to pay respect. E, a ode mnie jak najbardziej też, o drakcji, e, weź się pożegnaj, bo nie żyłeś przez chwilę. Tak, tak, trzymajcie się, dzięki za wspólnie spędzony czas i wybaczcie problemy techniczne z mojej mm -hmm. strony dzisiaj. My ci, i wszystko wybaczymy. Więc ja też się pożegnam, mam nadzieję, że Wam się podobało. I co, i słyszymy się za niedługo. Trzymajcie się ciepło. Pa. Hej!